zaskakują mnie szczegóły pewne, które przewidzieliśmy, może nie są zasadnicze. Natomiast jeśli chodzi o sprawy podstawowe, mógłbyś powołać po prostu na moje książki. Niestety one ciągle jeszcze po polsku nie są wydane, ale będą wkrótce wydane, ponieważ ruch komunistyczny na rozdrożu. Czyli ja mniej więcej 10 lat temu te wszystkie sprawy powiedziałem. Bardzo się na mnie złoszczono wtedy, ale w wielu rzeczach, z których nie ganiono, złoszczono się, okazuje się, że to było słuszne. Naukowcy oczywiście mogą, powinni dopasować, przewidywać sytuację, ale czy z tego typu przebiegu wypadków jest pan zadowolony? Nie. Podchodzę wszystkim z tego, że to sprawdza się jakaś moja hipoteza. Proszę, nie może być zadowolony wtedy, kiedy jest związany z pewnymi sprawami, z których działa także pewną nostalgię. To jest przykro, kiedy się widzi, jak ten socjalizm, rozdzielność, że jakby przewidująco współtworzymy, czy nawet zainicjowano taki wielki ruch międzynarodowy socjalizm przyszłości na Zachodzie, który zajmuje się sprawą nowej formy socjalizmu, która przyjdzie. Socjalizm jako taki na pewno istnieje, natomiast jak będzie wyglądał, no nie będzie wyglądał tak, jak to wyglądał u nas i to jest nasza zasługa wątpliwa. My za to dostajemy w kościach, każdej pokazaliśmy, że tak nie można. No a teraz jest sprawa, jak powinno być. Otóż zajmujemy się tym, jak to powinno być i są ludzie na świecie wbrew najrozmaitszym poglądom, które u nas kursują, ale my jesteśmy strasznie prowincjonalni, strasznie ograniczeni w swoim patrzeniu na rzeczy, którzy na świecie przygotowują się do tego nowego okresu, który przyjdzie na fali nowej rewolucji przemysłowej w najbliższym czasie 10-20 lat. I przygotowują ten nowy socjalizm. No i zadowolenie dobrze, myślę, jaki socjalizm będzie. Myśmy zapłacili swoje, prawda, i to jest lekcja, nie tylko dla nas. Lekcja polska jest dzisiaj lekcją międzynarodową. Przepraszamy za jakość dźwięku. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Oto archiwalny fragment materiału informacyjnego z telewizji, która, jak domyślam się, to było na przełomie PRL-u i III RP. Mam taką prośbę, ktoś zgłosił ten dźwięk, to teraz trzeba go wyłączyć z powrotem. Tak? A, ekran idzie do góry. O! Kochani, no i odsłoniło nam się wnętrze teatralne. Kochani, w związku z tym tak, krótko wytłumaczę. Przygotowany przez organizatorów, przez panią Tokarską materiał filmowy, jak rozumiem, pokazywał zapowiedź powstania nowego socjalizmu i nieuchronne jego przyjście w perspektywie kilku lat, on powiedział 10 czy tak 20 lat? Materiały, jak domyślam się, patrząc na jakość i na styl, że to jest początek lat 90. lub końcówka lat 80., czyli przełom, już pewnie po okrągłym stole, bo im się rozpada, to tak czy nie? No on mówi, że się rozpada. 89 rok, pani Tokarska mówi 89 rok, należy słuchać. W 1989 roku jest zapowiedź, że będzie nowy socjalizm i że to nastąpi nieuchronnie. Adam Szaf, co prawda, jak doktryner leninista, wiąże to jeszcze z przemysłem. Wiadomo, że ta rewolucja jest raczej rewolucją informatyczną, a nie przemysłową. Natomiast no, należy traktować poważnie, skoro taki poważny naukowiec o tym mówi. Mamy przed sobą. Mamy dziś wyjątkową okazję zapoznać się z tym, co na temat tego nowego socjalizmu, czy tej zapowiedzi, na ile ona się ziściła, na ile nie, na ile ona jest problemem międzynarodowym, na ile jest dotyczy spraw międzynarodowych, kogoś zupełnie wyjątkowego. Ksiądz profesor, jako jeden z niewielu naukowców po stronie chrześcijańskiej, poświęcił się analizie i diagnozowaniu tego, co możemy powiedzieć, nowa lewica, czy to ten nowy porządek świata, który jak walec przetacza się przez historię ostatnich lat. Widzimy go,
choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że jak on bardzo postępuje. Zanim oddam się do głosu, jeszcze powiem tylko taką uwagę. Kiedyś, jak rozpoczynaliśmy programy telewizyjne na początku lat 2000, czyli to był 2001-2002, nawet nie myślałem, że w ciągu tak krótkiego czasu te problemy, o których wtedy mówiliśmy jako pewne zagrożenie albo coś, co jest odległą perspektywą, pewnym groźnym memento, dziś będą na naszych oczach się materializowały. Dziś ta prognoza, którą stawialiśmy 10 lat temu, a to przecież bardzo krótki czas, dziś będzie się wcielała w życie. Ksiądz profesor jest jednym z niewielu naukowców, który w sposób bardzo systematyczny i precyzyjny tą rzeczywistość rozpoznaje, diagnozuje, analizuje i przed nią ostrzega. Bo tak rozumiem działanie księdza na antenie Radia Maryja i dzięki temu, że powstała ta książka, dzięki temu, że zapis, benedyktyńska praca Aldonci Borowskiej, która spisała rozmowy z anteny Radia Maryja. Mamy dziś, przed nami jest książka, mam w ręku coś zupełnie wyjątkowego. Natomiast korzystając z okazji, że z nami jest ksiądz i przez najbliższe 2 godziny będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Na początku, padre kochany, księże profesorze, jestem ciągle jeszcze pod wrażeniem odejścia jednego z najwybitniejszych polskich kapłanów, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, którego przedwczoraj pochowaliśmy w Przemyślu, w katedrze przemyskiej, którego doczesne szczątki spoczęły. Jeżeli istnieje coś takiego jak testament tego wielkiego arcybiskupa, to myślę, że to jest takie ostrzeżenie, że z diabłem się nie paktuje. To znaczy, że radykalny sprzeciw wobec jakiegokolwiek budowania kompromisu ze złem. Tak? On to zło rozpoznał jako kresowiak, który widział, czym jest bolszewizm, czym jest komuna, do czego zdolni są komuniści i wiedział, że tu nie ma żadnego kompromisu, że budowanie jakiejś przestrzeni wspólnej, jakiegoś układu, jakiegoś paktu jest czymś zupełnie absurdalnym. Był w tym radykalny, szczery, uczciwy, ponieważ opierał się na prawdzie, tak? Uznało, że prawda istnieje, że dobro istnieje i że istnieje zło i należy z tego wyciągać wnioski. My chcemy dzisiaj mówić właśnie o takiej postawie. Czy jego diagnoza była dobra i to, co przywoływał on w słowach Ojca Świętego, że komunizm jest, nie mówił o torturach, czołgach, o gospodarce, tylko mówił, że to jest błąd antropologiczny, to jest fałsz o człowieku. Tamten stary komunizm, że w ogóle komunizm, tak? My mówimy dzisiaj o nowej lewicy, mamy na razie kłopot jeszcze z tą starą, bo ta stara trzyma się bardzo dobrze w Polsce, tak? Jak patrzymy, kogo zaprasza prezydent Bronisław Komorowski do Rady Bezpieczeństwa Narodowego na przykład, tak? Albo jak fetowani są dziś po śmierci Teresy Torańskiej, Gazeta Wyborcza zaproponowała, żeby jej laurki pewną refleksję na temat zmarłej dziennikarki wypowiedział na przykład Jerzy Urban, czyli Wojciech Jaruzelski, prawda? To chyba lepszego pomysłu, żeby uczcić pamięć dziennikarki nie ma, prawda? W związku z tym mówimy o nowej lewicy, a na razie mamy tą starą w całej okazałości funkcjonującą. Kochany księże, jak to jest? Czy diagnoza arcybiskupa Tokarczuka o tym, że jest to fałsz, zło i z tym paktować nie należy, jest słuszna? Drogi panie redaktorze, drodzy państwo, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za to, że dochodzi do takiego spotkania. Myślę, że w kontekście choćby tego zaprezentowanego fragmenciku z przełomu lat 80. i 90., rozumiemy, drodzy państwo, że to jest spotkanie historyczne. Bo rzeczywiście już w tamtych latach akurat tak się zbiegło, że to wtedy, kiedy Adam Schaff wypowiadał te słowa, ja rozpoczynałem moją drogę filozoficzną, ale w jednym celu, żeby teoretycznie pokonać marksizm, leninizm jako taką ideologię, która
istotowo paktuje ze złem. Dlaczego pan redaktor ma rację, mówiąc o tym, że rzeczywiście komunizm to jest paktowanie ze złem? Ten stary komunizm, marksizm i stary leninizm, dlaczego, drodzy państwo? Bardzo prosto to wyjaśnić. Dlatego, że zło jest super najlepszym partnerem dla dobra w ideologii marksistowsko-leninowskiej. Że tak jak prawda, tak z drugiej strony kłamstwo to są super partnerzy. W wymiarze porządku działania czy postępowania człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, znowu mamy tutaj z partnerstwem do czynienia. Dobro ma partnera, wyśmienitego, najlepszego, zła. Więc, drodzy państwo, czegoś takiego dla greckiej metafizyki, która pokonała to mityczne partnerstwo prawdy i kłamstwa w postaci prawdziwych i fałszywych bóstw, dobra i zła, bo bóstwa greckiej mitologii czy rzymskiej są niektóre dobre, niektóre złe. Więc to mityczne partnerstwo prawdy i kłamstwa, dobra i zła, czy piękna i brzydoty, załamało się na metafizyce greckiej. Gdzie mamy początki nauki? Na metafizyce roztrzaskało się to partnerstwo prawdy, kłamstwa, dobra, zła, piękna, brzydoty, prawa, bezprawia, sprawiedliwości i niesprawiedliwości. I teraz, drodzy państwo, żeby tak najkrócej, bo ja zauważyłem, bardzo się cieszę, że pan redaktor Janek prowadzi tę debatę i chce ją prowadzić bardzo konkretnie i jak najkrócej, żeby pozostać przy zagadnieniach. Więc, panie redaktorze, pozwolę sobie na taką krótkość, bo ona nie jest typowa dla filozofa, ale w takim partnerstwie... Ustalając taki porządek historyczny chociażby, no, zobaczyliśmy przed chwilą fragment, na którym człowiek mówi z jakim żalem, że ten projekt im się nie udał, tak? Że im się to rozpadło. I teraz, panie redaktorze, właśnie, na czym polega problem tego dalszego rozwoju socjalizmu czy komunizmu, o którym Adam Schaff mówi, i wydaje mi się, że jednak pycha przemawiała przez Schaffa, ponieważ, drodzy państwo, powiem państwu odpowiedzialnie, to o tym początku, o którym Adam Schaff mówił, przecież ten początek już był w latach 20. Już grupa intelektualistów ze wszystkich kontynentów była niezadowolona z Marksa i Lenina. Co więcej, ci neomarksiści wysłali swoich kolegów do Moskwy, żeby zobaczyli, jakie są skutki rewolucji bolszewickiej. I oni opowiadali we Frankfurcie nad Menem, tak jest, rozbój w biały dzień, tak najkrócej. Krew się leje. Czyli udało im się zobaczyć coś więcej niż propagandowo towarzysze radzieckie im przygotowali. Zobaczyli to realne piekło. Komunistyczne, komunizmu sowieckiego. I drodzy państwo, i co się dzieje? I w latach 30. i koniec lat 20. rozmawiają sobie we Frankfurcie nad Menem przedstawiciele wszystkich kontynentów globu. I mówią tak. Co to za gremium było? Co to za gremium? Co to za towarzycho? Między innymi Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Franz Pollock, Marcuse, bracia, więc Lindenthal i cały szereg innych. Więc i oni rozmawiają tak, panie redaktorze i drodzy profesor. Lenin zbyt mało radykalny. Marks zbyt mało radykalny. A na czym polegało to zbyt mało? Ponieważ oni twierdzili, że prawda jest jeszcze partnerem dla kłamstwa. Na czym polega neomarksizm czy neoleninizm, do którego nawiązywał Adam Schaff dopiero w latach 60., a widzicie państwo, już jest około 40 lat, które dzielą, a tę wypowiedź dzieli prawie 60 lat od tych początków, których dokonywano we Frankfurcie nad Menem i później oni się umawiali w różnych miejscach, ale Frankfurt nad Menem był taką mekką nowej lewicy.
do której zalicza się m.in. Cohn-Bendit, czy Joschka Fischer, były minister spraw zagranicznych, a Cohn-Bendit, Państwo wiecie, to jest przyjaciel osobisty pana Adama Michnika. Więc linie macie Państwo jasno zarysowane. I nie ma się czemu dziwić, że tak jest w rzeczywistości polskiej. Co uznali, że nie działa, że to jest za mało radykalne? A więc bardzo prosto, bo powiedzieli tak. Oni doprowadzają rewolucję, czyli wychodzą od właściwego pryncypium, że trzeba doprowadzić do krwawej rewolucji. I to jest w starym marksizmie i w starym leninizmie genialny punkt wyjścia dla nowej lewicy. Ale gdzie jest błąd starej lewicy? Czyli tych leninistów, tych Dzierżyńskiego i tak dalej. Tak, oczywiście. Tak? Gdzie oni popełniają błąd? Ale w myśli nowej lewicy. A mianowicie, drodzy Państwo, to jest bardzo proste. Zatrzymują na pewnym etapie bieg rewolucji i mówią, w państwie komunistycznym będzie kres rewolucji, czyli przelewu krwi. I co mówią ci neomarksiści, do których dołączyli później i Zygmunt Bauman, i Derrida, i de Foucault, i inni? Co oni mówią? Rewolucja musi być codziennością globu. I dzisiaj mamy, drodzy Państwo, z tą problematyką do czynienia. Chce się zrewolucjonizować, czyli, innymi słowy, panie redaktorze, bardzo krótko, tak jak partnerami w bycie w starym komunizmie są prawda i kłamstwo, tak teraz trzeba stawiać tylko na kłamstwo. Dlatego, że kłamstwo jest pralacją, z której prawda, ta starokomunistyczna, wyrasta. Jeżeli starzy komuniści mówili, że dobro i zło są partnerami, nie, teraz trzeba stawiać tylko na zło. Dlatego, że tylko wtedy można permanentną rewolucję globu całego przeprowadzić. Ale oni się do tego przyznają? Oni mówią wprost i nazywają tą rzecz po imieniu? Tak jest, o ile ktoś jest, kto chce czytać te protokoły, pisma i systematycznie te rzeczy studiować. Bo teraz tak, stara lewica, przebudowa społeczna, zniesienie własności, planowanie centralne, nowy człowiek, socjalistyczna gospodarka i tak dalej. Wszystko się zawaliło. Cały ten element ekonomiczny i gospodarczy runął. Okazało się, że to nie działa, nie funkcjonuje, tak? Czyli to, co mówi Ojciec Święty, kłamstwo o człowieku. Człowiek jak nie funkcjonuje w takich warunkach społecznych, w takich warunkach gospodarczych, w takich realiach ekonomicznych, nie jest w stanie funkcjonować ani człowiek, ani wspólnota. Oni to pojmują i co teraz? Gdzie ta przebudowa idzie dalej? Ale właśnie. I to, co pan redaktor pięknie po imieniu nazwał. Ale jednak stara lewica mówi jeszcze o człowieku. W nowej lewicy mowy o człowieku być nie może. Trzeba zanegować byt, który nazywa się człowiekiem. Stara lewica mówi jeszcze o społeczeństwie, które trzeba doprowadzić do najwyższego poziomu tak zwanego komunistycznego. W nowym nurcie ideologii neomarksizmu nie może być mowy o jakimkolwiek bycie. To znaczy? Zakwestionowująco. To znaczy, że jeżeli z nicości wszystko się... No gdzieś jakiś początek jest, tak? Pytanie o początek, panie redaktorze, oznacza to pytanie pana redaktora. Adorno by powiedział, że jest pan redaktor kompletnie prymitywny. Dlaczego? Dlatego, że nie istnieje w nowej lewicy. Nie, związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma. Nie ma żadnego początku. Pytanie o początek to już jest zideologizowany duch. Fundamentalistą jest. Fundamentalistą, super. Zdaje się, że pan Adam Michnik też mógłby tak o panu redaktorze powiedzieć. Adam Michnik napisał w 1988 roku, na rok przed nakręceniem tego materiału, który widzieliśmy, w takim eseju pod tytułem Trzy fundamentalizmy. On już wtedy mówił, że ta nowa Polska, która ma nastąpić po kompromisie, po realizacji tego sojuszu tych reformatorskich sił PZPR-u i odpowiedzialnych sił opozycji, ta Polska może być zrealizowana pod warunkiem, że nie będą stały jej na przeszkodzie te trzy polskie cechy, które on nazwał fundamentalizmami. Fundamentalizm religijny, fundamentalizm moralny i fundamentalizm narodowy. To jest coś, co stoi na przeszkodzie. Ja sobie rozszyfrowałem to bardzo prosto. Fundamentalizm religijny, co to jest? Pytanie.
Bóg. Fundamentalizm moralny, honor. Fundamentalizm narodowy, ojczyzna. I człowiek, człowiek, bytomość człowieka, osoby, narodu. Precyzyjnie odczytane. I drodzy Państwo, tutaj, żeby dopowiedzieć jeszcze, panie redaktorze, tę kropkę na i, że w starym komunizmie przecież wszystko wyprowadzano z materii. Materią, no tak, no, jako materializm. Tak. Materializm. A nowa lewica tym się różni od starej, że skoro stara lewica twierdziła, skoro... Jeden, dwa. Dziękuję bardzo. Skoro stara lewica twierdziła, że materia, która jest właściwie praracją, ale ona musi przechodzić przez swoje przeciwieństwo, czyli negację jej samej. Musi gdzieś w czymś się przejrzeć, tak? Przejrzeć, czyli stąd konieczność rewolucji. I ci powiadają tak, to skoro materia ta określona ideologią Marksa, Engelsa, Lenina musiała, potrzebowała negacji do tego, żeby stać się materią, to my już pracujemy tylko z pomocą negacji. Czyli, jeżeli ich zapytać tak dokładnie, a skąd to wszystko tak się wywodzi? Z negacji. Drodzy Państwo, my mamy w Nowej Lewicy po raz pierwszy w dziejach i filozofii, i nauki, i w ogóle w dziejach myśli ludzkiej, po raz pierwszy, jeszcze nigdy czegoś takiego nie było, panie redaktorze, w całych dziejach myśli ludzkiej, nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby z negacji jako negacji wyprowadzać rzeczywistość. I dlatego, dobrze, przepraszam, i dlatego trzeba wszystko zanegować. Ja się dziwię, że pan Adam Michnik tylko te trzy rzeczywistości neguje. Boga, człowieka, naród i moralność, bo drodzy Państwo, bo już Adam Michnik dokładnie w latach 80. wiedział od Convendita i innych, którzy szaleli na tych komunach paryskich w Paryżu i w Niemczech, marsz przez wszystkie instytucje Niemiec. Przecież to neomarksiści to wszystko uprawiali. I oni wiedzieli już dokładnie w latach 80., że musimy doprowadzić do Polski, Polskę do takiego stanu, gdzie trzeba wszystko zanegować. Polakom trzeba tylko jedno powiedzieć. Nic nie ma już więcej sensu. Dajcie sobie spokój ze starym komunizmem, bo on jeszcze was utrzymywał na wodzy prawdy, dobra, piękna. To wszystko było ukonstytuowane, tak jak zauważyliśmy, przez ich negację, ale mimo wszystko stara lewica transportuje byt. Teraz, drodzy Państwo, w nowej lewicy To są ci panowie. I Adam Schaff podszedł w tym kierunku, i Zygmunt Bauman, i Jürgen Habermas, i cała ta ekipa. Oni, drodzy Państwo, stawiają sobie za cel negację jako negację. A to oznacza, że najważniejszym narzędziem, które jest, to jest krytyka. Ale krytyka rewolucyjna, czyli krytyka unicestwiająca. Nie krytyka po to, żeby uzdrowić to, co niedoskonałe. Nie. Przebudować, prawda, oczywiście. Zreformować. To tak jeszcze myśleli. Odnowić. Właśnie. Prawda. Tak jeszcze myśleli w starej lewicy, żeby tej materii dopomóc do jej pełnego rozwoju. Teraz trzeba, drodzy Państwo, wszystko zanegować. Nawet materię. Całą rzeczywistość. Naukę, sztukę, moralność, religię. Wszystko. Po prostu byt jako byt nie ma racji istnieje. Wprowadzają i stąd pojawia się zamiast bytu element tak zwanego konstruktu, tak? Konstruktu. Ale co to jest konstrukt? Jak oni ten konstrukt pojmują? Czym go tłumaczą, ten konstrukt? Konstrukt jest tylko, drodzy Państwo, przejściowym modelem. Dlaczego? Bo ludzi nie tak łatwo jest zdobyć dla negacji jako negacji. Czyli dla bycia, dla zła jako zła. Bo wiecie Państwo, że co ucieleśnia, jaka bytowość ucieleśnia taką strategię intelektualną? No. To jest upadły anioł. No, to jeżeli ksiądz odwołuje się do tych zupełnie podstawowych fundamentów naszego pojmowania chrześcijańskiego, to przecież
objawienie się w gorącym krzaku Mojżeszowi, Bóg Stwórca mówi, ja jest, którym jest, tak? Tak jest. Czyli istnienie i byt jako podstawa w ogóle no wszystkiego, tak? Wszystkiego. A tutaj, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć, że i dobrze, że Pan redaktor nadmienił ten wymiar religijny. Drodzy Państwo, proszę przez sekundę się nie łudzić, że na nowożytne ideologie, jakkolwiek by się one nie nazywały, z neomarksizmem i z neoleninizmem, z postmodernizmem włącznie, one doskonale znają treści objawienia. Czyli Stary, Nowy Testament istotowo jest znany tym ideologiom. I chcę Państwu powiedzieć, że oni to z szatańską precyzją doprowadzają do negacji. No, bo jeżeli uznają, że największym zagrożeniem jest byt i istnienie, tak. Czyli to są te słowa, które usłyszał Mojżesz w krzaku gorącym. Tak jest. To oni uderzają precyzyjnie, to znaczy jest to wypowiedź posłuszeństwa Bogu w sposób najbardziej jawny, skrótowy, prosty i oczywisty. Taki. I nikt tego, drodzy Państwo, tak systematycznie dotychczas w dziejach nie dokonał. A ja chcę powiedzieć, przepraszam, że już na początku lat 90., te pierwsze lata moich studiów, w 89 właśnie, Kościół tutaj w Lublinie wysłał mnie na kontynuowanie tej mojej misji filozoficznej do Niemiec Zachodnich. I ja tam błyskawicznie znalazłem kontakt do analiz tej ideologii. Nocami, drodzy Państwo, systematycznie. Zresztą tutaj mamy przyjaciół Państwa, którzy mieli swoje misje w Szwajcarii, w Niemczech. Wiecie Państwo, jak się debatuje na Zachodzie. Tam dniami i nocami, systematycznie, ze szwajcarską precyzją, naprawdę, ze szwajcarską. I myśmy tam w Schwarzwaldzie właśnie tak też analizowali te ideologie. A ponieważ moją pasją było, jak tutaj pozwolę sobie jeszcze raz przywołać, żebyście Państwo wiedzieli, jaki to ma związek przyczynowy, panie redaktorze. Ten człowiek, prosty rzemieślnik w świecie filozofii, ale panie redaktorze, chcę powiedzieć, że jak oglądałem przez telewizję pogrzeb błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, to powiedziałem jako kleryk, bo za 2 miesiące już byłem wyświęcony na kapłana po jego śmierci i powiedziałem, Jerzy, jeżeli to możliwe, to dopomóż mi. Ja chciałbym przezwyciężyć tę ideologię teoretycznie. I rzeczywiście moje losy tak się z tym związały. One są nierozerwalnie związane z... Moja droga filozoficzna jest nierozerwalnie związana z tym miejscem. Ale Pan Bóg przez księdza Jerzego dał mi taką pasję studiowania, że ja latami, drodzy Państwo, w ciszy studiowałem, ale... już bo Jerzy pokonuje smoka. Dokładnie. Już na początku lat 90., drodzy Państwo, jak przybywałem tutaj, na początku lat 90. i jak się dzieliłem z moim środowiskiem intelektualnym, tych z tymi, których znałem, to oni mówili wprost, to o to mówiłem, o czym Adam Schaff mówił, ja nie wiedziałem o tych jego słowach, ale cały ten trend doskonale już przejrzałem na początku moich studiów filozoficznych i sobie pomyślałem, pan redaktor może sobie wyobrazić, co to znaczy w Niemczech uprawiać taką filozofię, gdzie się to wszystko rodziło. Więc oni powiedzieli do mnie, profesorowie, filozofowie, Tadeusz, ja wiem, że ty masz rację, ale daj mi święty spokój. Ty u mnie nie możesz się doktoryzować, przecież my rozwalilibyśmy uniwersytet. Czy ty sobie wyobrażasz, na co ty mnie jako profesora filozofii w Niemczech narażasz, żeby poddać krytyce Lutra, Hegla, Marksa, Engelsa? Przecież dajcie spokój, to są nasi bohaterowie narodowi. To są bohaterowie. I teraz, drodzy Państwo, jest rzecz zdumiewająca, naprawdę zdumiewająca, że nasi ludzie, wybitni skądinąd, profesorowie, oni jak usłyszeli o tym, co ja mówiłem, tak mówiłem od początku mojej drogi filozoficznej, jak dzisiaj rozmawiamy, to oni mówili wprost, Tadeusz, tyś chyba postradał zmysły. I ja mówiłem wprost, ja się dziwiłem, ja byłem jeszcze w
wtedy naiwnym optymistą, bo ja mówiłem, co będzie się działo z Polską. Przecież jeżeli tę ideologię się wprowadzi w Polsce w przeciągu paru lat na nieprzygotowany grunt, bo nam nie pozwolono się nawet rozprawić teoretycznie z marksizmem-leninizmem, przecież gdzie mogliśmy otwarte debaty prowadzić takie jak my, panie redaktorze, dzisiaj? To dzisiaj nie jest łatwo prowadzić takie debaty. I dziękuję za odwagę, że z tym typkiem filozofem pan redaktor się mógł nazwać. Jako głupi kontrabasista próbuję dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Ale drodzy państwo... Coraz bardziej jestem zaniepokojony. I ja się dziwię, że dopiero teraz. No to jest... logice dwuwartościowej jest, nie ma, przyczyna, skutek i tak dalej. I dlatego, panie redaktorze, z taką... Jeszcze stoi na nogę, tak? I taką... nie lewituje. I dlatego pan Adam Michnik ma rację, że pan redaktor jeszcze buja w obłokach. Nie, właśnie. No dobra. Tak, ale w każdym razie, drodzy państwo, właśnie. I chodzi o to. Ale czyli co, nie chcieli wierzyć? W ogóle... Nie chcieli wierzyć? No ale to było dokładnie to, jak dla przykładu. W 2001 roku pojawiają się bardzo agresywne pierwsze sygnały ofensywy gejowskiej w Polsce, tak? I jakby ktoś w 2001 roku w Polsce powiedział o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, no to przecież by wszyscy go śmiechem zabili. Myśmy w redakcji uznawali, że tutaj w ogóle nie ma o czym, nie robimy takiego tematu, bo to jest kompletnie absurdalne. Jeszcze żyje Ojciec Święty, jeszcze tkwimy w jakiejś sytuacji, w której oczywiście AWS przegrywa wybory, Miller dochodzi do władzy i tak dalej, ale mówimy, mamy jakieś tam cele, jest NATO, Unia Europejska tuż, tą Europę postrzegamy jako taką, o której mówił nam Ojciec Święty, że my będziemy ją też próbować zmieniać od środka i tak dalej. Tak? Czyli w 2001 roku, jak zaczynałem ten cykl programów Otwarte Studio, później Warto Rozmawiać, uznaliśmy, że nie ma co robić programu, że poruszanie programu o adopcji dzieci jest, ten problem de facto jest trochę odklejony, jest jakimś wirtualnym problemem, wydumanym i tak dalej, że owszem, mówimy o ofensywie gejowskiej. I mój kolega wtedy, Maciek Pawliński, powiedział: Janek, to jest filozofia przesuwania szafy. Ja mówię, o co ci chodzi? Ja powiedział mi taką anegdotę. Małżeństwo miało ciągły spór, gdzie ma stać szafa w pokoju, tak? Czy ma stać przy oknie, czy ma stać przy drzwiach balkonowych. No i nie mogli dojść do wniosku, do porozumienia. Żona mówi, koniecznie musi stać przy oknie, a mąż mówi, stoi przy drzwiach balkonowych, będzie stała tu, gdzie stoi przy drzwiach balkonowych. No poszedł do pracy, ona mu centymetr przesunęła. Przyszedł, nie zauważył, następnego dnia przesunęła mu kolejny centymetr. Po roku szafa stała tam, gdzie ona chciała, tak? Przy oknie, nie przy drzwiach balkonowych. On nawet nie spostrzegł się, że to przesuwanie szafy nastąpiło. My w ciągu tych lat, od 2000 któregoś roku, to przesunięcie szafy nastąpiło, że dziś okazuje się, że jest absolutnie uprawniona dyskusja i debata społeczna na temat praw do adoptowania dzieci, czy tego przywileju do adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe, ale mamy osobnika w Sejmie, który się podpisuje Anna Grodzka i uznajemy, że jesteśmy prekursorami, bo w parlamencie jest osoba transseksualna czy transwestyta, nie wiem jak to się mówi dokładnie. Nie zaglądam tam pod sukienki posłanką czy posłą. W każdym razie mamy coś takiego, prawda? Czyli to przesunięcie szafy nastąpiło nie po jednym centymetrze. Tam się już całymi odcinkami przesuwało. Panie redaktorze, jeśli wolno mi powiedzieć, to proszę jeszcze... To proszę jeszcze pocieszyć. Tak było w stanowie dzisiejszego wieczoru, panie. To proszę pocieszyć swojego przyjaciela z redakcji. Ale, czyli długo to okno zasłonią tą szafą, tak? Że ta analogia niestety nie za bardzo jest trafna. Po pierwsze, w tej ideologii nie ma już szafy. I nie ma okna. To szafa jest konstruktem. I w tej ideologii nie ma ani tego, kto chce przesuwać szafę, ani tego, kto potrafi ją przesunąć. Nie ma ich po prostu. Nie ma podmiotu. Nie ma. Więc, drodzy państwo, właśnie, i tutaj powiem też co do tego, jak jesteśmy spóźnieni z diagnostyką intelektualną.
przynajmniej, drodzy Państwo, o 70 lat. To się dokładnie zgadza, jeśli chodzi o daty. A mianowicie, początek lat 30. Theodor Adorno, Wiesengrund, to jest twojego ojcu nazwisko i pierwsze nazwisko, ale później w III Rzeszy przyjął Theodor Wiesengrund i nazwisko matki, która miała pochodzenie włoskie, Adorno. Ale, drodzy Państwo, tenże człowiek podjął się następującej próby. Usprawiedliwiania naukowego psychoanalizy Zygmunta Freuda. Pierwsza praca w dziejach nauki, ale pisanej w cudzysłowie. A mianowicie, Zygmunt Freud był nieakceptowany przez wszystkie towarzystwa psychologiczne świata. Wszyscy mówili, że Zygmunt Freud to szaleniec, to heretyk w świecie psychologii, ale nie mający nic wspólnego z nauką. Czyste koszapne po prostu. Dokładnie. I teraz co się dzieje? Frankfurter Schule, Theodor Wiesengrund, podejmuje się napisanie rozprawy habilitacyjnej, której później jednak nie przedkłada fakultetowi Goethe Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem z obawy, żeby tej habilitacji na taki temat oczywiście nie przyjmął. A mianowicie, chodzi o to, że on podejmuje próbę naukowego usprawiedliwienia psychoanalizy Zygmunta Freuda, czyli prezentacji psychoanalizy po raz pierwszy jako nauki. Drodzy Państwo, wprawdzie ta rozprawa nie stała się habilitacją, czyli nie otrzymała nobilitacji naukowej, ale spowodowała skutki naukowe. A mianowicie Zygmunt Freud pisze list do Theodora Wiesengrund Adorna. Drogi panie, bardzo dziękuję za usprawiedliwienie mojej psychoanalizy od strony naukowej. I na czym to, drodzy Państwo, polega? I jeszcze na zradykalizowaniu psychoanalizy, bo Adorno pisze i zresztą później działali, a szczególnie Marcuse, który ze swoją tezą seksualizowania całej... No właśnie, chciałem o to zapytać. Co jest, przypomnijmy naszym słuchaczom, co jest główną jakby osią tamtego myślenia albo tym rewolucyjnym sposobem widzenia człowieka czy antropologii? I najkrócej mówiąc, dla greckiej metafizyki rzeczywistość wszechświata z człowiekiem, z zwierzętami, roślinami była jakimś tam odbiciem Boga. Jednego. Dla chrześcijan świat, wszechświat jest stworzeniem Bożym, a człowiek w nim jest stworzony na obraz i podobieństwo odwiecznego i absolutnie doskonałego Boga. Co się dzieje w psychoanalizie? Zygmunt Freud redukuje cały byt tylko do popędu seksualnego, którego jedną stroną jest wyżycie się seksualne, a drugą stroną unicestwienie nadużytej ofiary. Bo tak Zygmunt Freud szczerze rzeczywiście pisze, jeżeli czytamy oczywiście jego pisma. A Frankfurter Schule mówi tak: my wprawdzie usprawiedliwiamy, i znowu, że początek myślenia Freuda jest właściwy, czyli że wszystko, co jest, rezultuje, czyli jest skutkiem rozszczepienia się popędu seksualnego. Ale to, że Freud się ugiął przed tak zwaną zasadą realną, czyli polegającą bardzo krótko na tym, że jeżeli uprawiasz naukę, a nie możesz uprawiać w tym czasie seksu, no to musisz się ugiąć przed tą zasadą realną, że nauka ma pewne zewnętrzne ramy, których nie wolno łamać. Jeżeli uprawiasz sztukę, a nie możesz uprawiać, wyżyć się seksualnie, no to musisz się ugiąć przed tymi ramami, które tworzy sztuka. A więc czyli Freud mówił tak, nie możesz się wyżyć seksualnie,
to musisz mechanizmy obronne rozwijać i tak dalej, żebyś nie zwariował. A neofrankfurczycy, neomarksiści, neoleniniści mówią tak. Nie. Jeżeli chcemy naprawdę mieć rewolucję na co dzień, to trzeba uwolnić potęg seksualny. Trzeba mu dać absolutną wolność. Czyli już nie społeczeństwo, nie gospodarka, nie ekonomia, nie walka klas? Nie. Tylko negacja człowieka. A jak zanegować człowieka? I ci neomarksiści mieli dane, także naukowe, że dziecko zranione seksualnie jest właściwie złamane. Czyli, że nieumiejętne, niemądre, niewłaściwe w sensie temporalnym, czy w ogóle moralnym, religijnym, obchodzenie się z seksualnością jako pierwotnie pojętym darem Boga, prowadzi do takich dewiacji, że rzeczywiście załamuje się i ciało, i struktura cielesna, i psychiczna człowieka. I dlatego też neomarksiści dążyli do tego, żeby, to jest szczególnie widoczne w Republice Federalnej Niemiec, gdzie Niemcy uczyniono poligonem, bo powiedziano tak. Uczynili sami z siebie ten poligon, tak? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego... To kto ich uczynił? No ci właśnie neomarksiści. Ale częściowo opłaceni przez Niemców. Nawet przez Konrada Adenauera, który Biedaczyńskiego, no świetny mąż stanu i nie wiedział, jaki instytut do badań socjologicznych we Frankfurcie nad Menem opłaca, współopłaca, bo Amerykanie potężną pulę finansową też dołożyli ze swojej strony, żeby odnazyfikować Niemcy. A kto może odnazyfikować Niemcy? Ofiara III Rzeszy. A jak się okazało, chodzi o to, że to ostrze ideologiczne dążyło do tego, żeby Niemcy po prostu całkowicie zakwestionować. Z pomocą właśnie ideologii neomarksistowskiej. Czyli co jest zakwestionowane na początku? Płeć? Podział na mężczyznę i kobietą stworzył ich Pan? To o to chodzi? O zanegowanie wszystkiego. To znaczy oni doszli do przekonania, że człowiek nadużyty seksualnie w dzieciństwie, w najwcześniejszych etapach życia, jest złamany na amen. I rzeczywiście tego typu doświadczenia prowadzono. No, Kohn-Bendit sam się do tego przyznaje. Tak jest. A on jest, drodzy Państwo, to jest klasyczny, rasowy uczeń szkoły frankfurckiej, który w latach 60. właśnie rozrabiał niesamowicie podczas komuny paryskiej, bo on działał w Paryżu, później się przeniósł, ale we Frankfurcie nad Menem się nawet urodził. Stąd też takie związki idealne i bezpośrednie z tym instytutem, i których jest jego uczniem, którego jest uczniem. Więc, drodzy Państwo, i tutaj właśnie nowa lewica. Byliśmy przy zakwestionowaniu płciowości, tak? Tak. Że podziału płci. To, co my jako zanurzeni w antropologii chrześcijańskiej mówimy, mężczyzną i kobietą stworzył ich Pan. Że ten byt, który ma swoje oblicze w postaci kobiety, w postaci mężczyzny. Tak. Jak oni do tego się zabierają? Więc zanegowana jest substancjalność człowieka, czyli podmiotowość, ta suwerenna podmiotowość. Zakwestionowana jest duchowość. Nie ma ducha w tej myśli. A proszę zobaczyć, w starym marksizmie, w starym leninizmie następował przeskok dialektyczny, że materia na pewnym etapie rozwoju uzyskiwała swoją świadomość, czyli stawała się duchem. Tutaj nie może być mowy o żadnym duchu. Czyli tym samym nie może być mowy o uduchowieniu popędu. To, co jeszcze jakoś u Zygmunta Freuda funkcjonuje, a więc to ugięcie się przed sferami ducha, jednak właśnie ten popęd musiał mieć to zahamowanie, powiedzmy delikatnie. Tutaj, drodzy Państwo, dąży się do, bo to jest w programach ich i w pismach,
dąży się do uwolnienia popędu seksualnego jako seksualnego. Czyli, innymi słowy, Adorno w jednym z takich protokołów we Frankfurcie nad Menem, które zostały spisane, w jednej z rozmów takich, oni się spotykali w kilku, siadali i debatowali parę dni albo całe tygodnie. I między innymi jedna z tych debat dotyczy właśnie popędu. I zastanawiamy się, jak to jest? Czym jest popęd? No właśnie, kim jest człowiek? Popędem. Samym seksem. I teraz, ale co się dzieje? Że jeżeli nadużyje się seksualności, bo człowiek jest niczym więcej, tylko samym popędem seksualnym. Co się nadużyje? A co się dzieje, jeżeli się nadużyje? No to jest bardzo prosta sprawa. To trzeba dążyć do uśmiercenia. Czyli nadużycie seksualne jest formą uśmiercenia. Ale czy warto, czy trzeba, czy wolno? Tak jest. To jest nasz program. I dlatego też, drodzy Państwo, proszę się nie dziwić. Żłobki. W żłobkach niemieckich, zachodnich Niemiec, od lat 60. finansowano i edukowano dzieci, te najmniejsze, żeby już dokonywały w najwcześniejszych etapach swojego bytowania inicjacji seksualnej. Ulrika Meinhof w swoich pamiętnikach skarży się, że jej 4-letni syn nie potrafi się jeszcze prawidłowo analizować i to jest jej bardzo poważnym problemem. Tak jest. Dokładny przykład. A takich, ale to tam się dziś, myśli... Myśmy kiedyś, teraz niedawno robiłem właśnie program o właśnie edukacji seksualnej w Niemczech. Na poziomie przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej jest przygotowane 140 tak zwanych lektur pomocniczych czy uzupełniających, które mają wprowadzać element gejowski, transseksualizmu i tak dalej. W przedszkolach dla dzieci jest już bajeczka o tym, że jest jakiś książę, który czeka na swoją ulubioną królewnę. Tata, król chce wydać tego księcia i wyprawić wielkie weselisko. Przyjeżdżają kolejni posłańcy z takich krain, z takich krain, z takich krain i przywożą te jego partnerki. Żadna mu się nie podoba. Na końcu przyjeżdża jakaś partnerka i ma cudownego brata i on się zakochuje z tym bratem i razem wtedy król wyprawia wielkie wesele i żyje długo i szczęśliwie. To jest bajka, lektura uzupełniająca dla dzieci w szkołach podstawowych, znaczy w przedszkolach niemieckich. Tych lektur jest tego rodzaju rzeczy, jest 140 sztuk, jest taki spis wydrukowany w tych, no, w pomocach naukowych. Świetnie. Drodzy Państwo, z czym to jest związane? A mianowicie, jaka tutaj zasada działa u podstaw? W starym komunizmie tego typu rzeczy byłyby wykluczone. Dlaczego? Ponieważ Marx, Engels i Lenin ugięli się wobec majestatu praw przyrody. Chociaż były wtedy takie projekty, niejaka pani Kołłątaj, nie ma nic wspólnego z naszym Kołłątajem. Pani Kołłątaj głosiła taką teorię, że trzeba rozwalić rodzinę, trzeba rozwalić w ogóle małżeństwo, że jednym z elementów przemocy, opresji burżuazyjnej było to, że ci bogaci mieli najpiękniejsze dziewczyny, prawda? W związku z tym teraz dla każdego robotnika te dziewczyny powinny być dostępne w nieograniczonych ilościach i w dowolnych konfiguracjach. Zgoda, panie redaktorze. Ale to była ciągle jeszcze ta buciałość jeszcze obowiązywała. Mężczyzna, kobieta, ładna kobieta, robotnik, prawda? I tak dalej. Tak jest, pan redaktor ma rację. Rozwalić małżeństwo między jedną kobietą, a jednym mężczyzną, tak. Tak, czyli sakramentalne. Rodzinę wprowadzić, żłobki, państwowić rodzinę. Oczywiście, tak. Ale, drodzy Państwo, czego nie było, i na pewno u tej pani Kołłątaj też nie, jeśli była rasową taką przedstawicielką tego starego komunizmu. A mianowicie, że nie było na przykład ugięcia się przed gejowską zasadą. No nie. To właśnie, a dlaczego? Dlatego, że w starej lewicy jest to zobowiązanie wobec praw przyrody. Czyli jeżeli mówimy o współżyciu seksualnym, to między mężczyzną a kobietą. I krótko, taki był marksizm. Rozwalić sakrament małżeństwa, tak jest. Czy każde małżeństwo jako związek tej kobiety z tym jednym mężczyzną, tak. To byśmy cały wieczór mogli też o tym mówić i może mi kiedyś, panie redaktorze, też
takich świństwach gadać, prawda? Tak, niesamowicie, ale żeby to rozumieć. Ale, drodzy Państwo, dlaczego to jest w nowej lewicy możliwe? I dlaczego nowa lewica w ogóle przyczyniła się do tego, że te związki gejowskie mogą być traktowane jako związki? W świetle nawet prawa. Drodzy Państwo, co jest totalnym absurdem i sprzecznością w prawie, ale właśnie to się postuluje i forsuje politycznie. Dlaczego przecież wie ksiądz, że ksiądz teraz stosuje mowę nienawiści. Dlaczego to jest to możliwe? Drodzy Państwo, nie wystąpię i pan redaktor mnie nawet razu tego wieczoru nie przyłapie i możemy miesiącami. Przeciwko żadnemu człowiekowi jako człowiekowi nigdy nie wystąpię. Chodzi o to, że oni, ponieważ wiedzą, że to są absurdy, muszą się bronić i ciągnąć czas dalszy ten program, że już nie wolno nawet tego nazwać po imieniu. No po co można, jeżeli ktoś to nazywa, to jest mowa nienawiści. A my powiemy, drodzy Państwo, tę zasadę, klucz. Dlaczego to jest w nowej lewicy możliwe? Mowa, nie tylko mowa, ale i legalizacja związków homoseksualnych czy lesbijskich. Dlaczego? Dlatego, że w starej lewicy prawo było istotowo wprawdzie ukonstytuowane, czyli określone przez bezprawie, ale jednak prawo jako prawo było transportowane. Na to, czyli prawo i bezprawie byli partnerami w bycie, najkrócej mówiąc. A teraz, drodzy Państwo, nie ma prawa. Trzeba postawić na opcję bezprawia jako bezprawia, ale przecież ludzie są prymitywni, to my musimy mówić, że to musi mieć kształt prawa, bo pan redaktor, ja nie zrozumiałem. Ale już się, przepraszam, już się pojawiają takie historie. No przecież, najkrócej mówiąc, księże kochany, traktat europejski, to jest taka cegła. Czy zna kogoś, ksiądz profesor, kto przeczytał to? Ja powiem. No bo tworzenie takiej ilości regulacji przepisów jest de facto no, przeciwskuteczne. Znaczy tam już w tym niewielu ludzi się łapie i w związku z tym oni uznają, dobrze, to pójdźmy w takim razie, że to będzie negocjowalne. Że to będzie negocjowalne. To będzie teraz, biurokracja będzie realizowała poprzez politykę faktów dokonanych i będziemy przyglądać się, jak to wygląda. Będziemy negocjowali na zasadzie pewnego napięcia, tak? Wy macie swój interes, my będziemy swój interes. I teraz kto i w jaki sposób wynegocjuje dany porządek realizowania jakiegoś tam problemu, to tak będzie, tak? Czyli no to prawo przestaje działać. No bo jeżeli wszystko jest negocjowalne, i wszystko można zakwestionować. Dziś można tak wynegocjować, a jutro można tak wynegocjować. Mamy jakiś pakt fiskalny, mamy jakiś traktat europejski, ale zaraz wprowadzimy jakiś inny obok, substytut tego, jakąś protezę, która nałoży się jako nakładka, taki nadpisany program, który obejmie na przykład nie wszystkie 20 ileś państw, ale na przykład tam kilkanaście, tylko strefę euro minus Anglia. Czyli, drodzy Państwo, to co pan redaktor Janek tam mówi, dlaczego jeszcze się tworzy ludzkości, czy Polsce, czy narodom Unii Europejskiej iluzję negocjacji, których nie ma. De facto nie ma, drodzy Państwo, żadnych negocjacji. No jak można negocjować z kimś, kto uznaje, że każdy ma swoją rację, w związku z tym jeżeli mówimy, to wszystko jest konwencją i wszystko jest kontekstem, prawda? Ja mówię w języku polskim, opieram się na moim światopoglądzie i systemie wartości. Mój partner, z którym rozmawiam, posługuje się zupełnie innym systemem światopoglądu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie uwzględnić znaczenia słów. Tak, ale dlaczego, panie redaktorze, przezacny i drogi, i przezacny i drodzy Państwo, dlaczego tworzy się Polakom czy Europejczykom, bo to nie chodzi tylko o Polskę. To chodzi także i o narody Niemców, i Francuzów, Anglików. Oni też jak patrzą na to, co się dzieje, a ponieważ znam takich teoretyków prawa, którzy tworzą prawo europejskie i ja z nimi debatowałem, czy na konferencjach się różnych spotykam, także ja znam te rzeczy, panie redaktorze, o których mówimy, dosłownie z dotknięcia takiego z osobistego doświadczenia i chyba byłem jednym, drodzy Państwo, z kilku ludzi w Polsce w ogóle wtedy, kiedy prezydent Lech Kaczyński podpisywał traktat, który w ogóle miał traktat, cały traktat do dyspozycji w obcym języku oczywiście, ale
I dlatego jak tutaj mówić o negocjacjach, jeśli paru obywateli w państwie w ogóle ma do dyspozycji traktat w obcym języku, a cała gro obywateli polskich w ogóle nawet nie dotknęło się tego traktatu domowego. Muszę małą anegdotę, przepraszam księże profesorze, moją anegdotę państwu sprzedam, bo do tej pory chyba to nie zostało powiedziane publicznie. Otóż mój znajomy przyjaźni się z polską ambasadorem w Japonii, która podpisywała w styczniu tego ubiegłego roku ten pakt ACTA dotyczący regulacji internetu. I ta pani była przerażona, ponieważ Donald Tusk przysłał jej ten pakt, ten dokument w takim trybie, że gdyby nawet od razu siadła i zaczęła czytać, to do godziny, w której miała to podpisać, nie zdążyłaby nawet przeczytać jednej trzeciej. I ona musiała to podpisać. Wykonała po prostu polecenie służbowe i podpisała. Natomiast mówi, że nie wie, co podpisywała. Ale drodzy państwo, dlaczego tworzy się te iluzje negocjacji? Bo negocjacji nie ma. Jest prezentowany pewien program, pewna strategia i chciałbym wiedzieć, który z polityków w ogóle ma istotowe pojęcie o tym, co się dzieje dzisiaj w polityce. Chciałbym wiedzieć i liczyć tych polityków na palcach jednej ręki. Ale, drodzy państwo, po co to wszystko? Po co ta atrapa? Że negocjujemy, że pytamy, że jakieś tam, powiedzmy, robimy właśnie wywiad w narodzie czy w społeczeństwie. Tylko ze względu na nasz prymitywizm. I duch czasu wykazuje wtedy swoją niezwykłą wspaniałomyślność. Jaki on jest... Mądrość etapu to się nazywa. Dosłownie, ale de facto, drodzy państwo, chodzi o takie forsowanie bezprawia jako bezprawia. I to też, jeżeli jesteśmy tutaj wymiar prawo i bezprawie, to, drodzy państwo, nie może być już mowy w neoleninizmie czy w neomarksizmie mowy o prawie jako prawie. Lecz trzeba postawić na opcję bezprawia, bo to jest negacja na płaszczyźnie prawa i moralności. No tak, tylko że oczywiście oni w oficjalnych ani dokumentach, ani w oficjalnych wystąpieniach nie powiedzą, nie używają słowa bezprawie, zło, prawda, negacja. Nie ma tego. A to tylko dlatego, drogi panie redaktorze Janku, że nie jesteśmy gotowi jeszcze. Że my, nie jesteśmy, my nie mamy takiego wysokiego pułapu intelektu. W ogóle, że mamy intelekt, że się przyznajemy, to my jesteśmy prymitywni. Zacofani. Zresztą, drodzy państwo, Herbert Marcuse mówi, on przypisuje zwierzętom to, co my normalnie w wielkiej filozofii czy w wielkiej teologii, nie mówiąc już o Piśmie Świętym, przypisaliśmy człowiekowi. Że to jest byt w sobie i dla siebie. Czyli zwierzę albo roślina jest celem samym w sobie. Dlatego jak pan Janek wyjdzie i wejdzie na trawnik, to prawie że kara śmierci od zielonych. Tych ideologów, bo to jest jedno z najradykalniejszych skrzydeł neomarksizmu czy neoleninizmu. To jest tak zwana Partia Zielonych. Pięknie się nazywa. Ale proszę nadepnąć na jedną trawkę. To od razu jest prawie, że kara śmierci. Padre, księże profesorze, sytuacja tak, więc zakwestionowanie kobiety i mężczyzny, płciowości jako pewnej odrębności, jako osobności, tak? Że osoba ludzka ma swoją płciowość, ma swój... O sobie, panie redaktorze. To stare czasy. Personalizm do kosza. W ogóle się nie mówi ani o osobach, ani o ludziach, bo to jest świadczy tylko o prymitywizmie. Prymitywizmie, panie redaktorze. Czyli wszystko jest konstruktem, tak? Konstruktem, ale to tylko też jest przejściowe, bo... Bo... Dobrze, czyli historia. Teraz tak, to co ksiądz profesor przed chwilą mówił o tak zwanej przyczynowości, związek przyczynowo-skutkowy, to jest najciekawsza rzecz. Nie ma mowy. Czyli Zygmunt Bauman ze swoją biografią urzędnika instytucji, która została określona przez polski parlament jako instytucja zbrodnicza na równi z Gestapo, NKWD, prawda? Czyli był jako major informacji wojskowej, TW Siemion. Wdzięcznie brzmiący kryptonim tajnego współpracownika służb. Tenże filozof, dziś guru nowej lewicy,
zdziwi się, jeżeli Ewa Stankiewicz z kamerą dopadła go w ubiegłym, dwa lata temu na Kongresie Kultury, Europejskim Kongresie Kultury organizowanym przez ministra kultury Zdrojewskiego za pieniądze polskiego podatnika. I ona wpadła gdzieś za kulisy do niego z kamerą, mówi, pan był oprawcą stalinowskim, dlaczego pan to robił, czy pan kiedykolwiek miał refleksję na ten temat? On w ogóle dziwił się, dlaczego ona w ogóle o to pyta, przecież nie ma związku przyczynowo-skutkowego, tak? Czyli zakwestionowanie jakiejś historii, jakiejś biografii, to jest nieważne. Tak, bo drodzy państwo, i znowu tutaj, na płaszczyźnie przyczyna skutek, ta zasada przyczynowości, ona jest, funkcjonuje w starym marksizmie. Czyli dla Marksa, Engelsa, Hegla wcześniej i oczywiście Lenina, przyczyna istnieje. Tylko, że przyczyna musi być ukonstytuowana, czyli określona przez skutek. Czyli jest dialektyczny związek przyczyny i skutku. Innymi słowy, nie ma skutku bez przyczyny, to nie ma problemu, ale nie ma przyczyny bez skutku. Czyli zobaczcie państwo, nowa lewica mówi, nie, Marks z Engelsem i Leninem oni wprawdzie dobrze rozpoczęli, ale w aspekcie przyczynowości też popełnili jeden zasadniczy błąd, a mianowicie, że oni w ogóle wyartykułowali przyczynę jako przyczynę. Tutaj, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, nie może być mowy o przyczynowości. O przyczynowości mówią, powiedzieliby ci z Nowej Lewicy, między innymi pan Bauman, że my jesteśmy zwierzętami. Jeżeli myślimy przyczynowo, to mamy jeszcze zwierzęcy okres rozwoju naszego cywilizacyjnego. To my w ogóle nawet nie możemy być partnerami. Nie ma przyczynowości. A zobaczcie państwo, a dlaczego jest zakwestionowanie przyczynowości? Bo drogi panie redaktorze, proszę zobaczyć, jeżeli utrzymujemy zasadę przyczynowości w mocy, to utrzymujemy, że my jesteśmy w naszej bytowości uzależnieni. Bo relacja przyczyna-skutek to jest także relacja zależności. Czyli przyczyna decyduje o zaistnieniu skutku, nieprawda? A jeżeli są skutki, to jest odpowiedzialność, tak? To jest odpowiedzialność, to jest moralność, to jest... Ale aksjologia to jest jakiś wymiar, że coś jest dobre albo złe, tak? Ktoś postąpił prawidłowo lub nieprawidłowo, ktoś zachował się jak bohater, a ktoś zachował się haniebnie. Oczywiście. A tutaj... Czyli co? Chodzi o zdemontowanie tego, zdekonstruowanie. Zdekonstruowanie, tak? Czyli pozostawiamy najpierw skutki samym skutkom, ale to tylko przejściowo, bo de facto chodzi nam przecież w programie Nowej Lewicy, drodzy państwo, zanegowanie, unicestwienie wszystkich skutków. Bo jak długo pan redaktor Janek będzie jeszcze mówił o skutkach, to przecież kiedy można mówić o skutkach? Tylko wtedy, kiedy założyliśmy, że istnieją przyczyny. Ale pan redaktor jeszcze się nie nadaje na partnera dla pana Baumana. za bardzo jest pogrążony w starym myśleniu. I za bardzo trzymam się konkretnie. Dlaczego on latał z tą giwerą i dlaczego ścigał żołnierzy wyklętych? A nie, to jest zniewolenie w faktyczności. Trzeba się zniewolić z faktyczności. Także panie redaktorze, przepraszam, że ja czasami, ale... Tych zniewoleniów trochę więcej jest, no. Przeczytam właśnie. Ja myślę, że ogłosili, że będzie spotkanie z księdzem prezesem i przyszli. I myśleliśmy, drodzy państwo, że w tym miejscu w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego wszyscy okażemy się wolnymi, a okazuje się w świetle programu, tak, i politycznego, i filozoficznego ideału, w cudzysłowie, nowy neomarksizmu czy neoleninizmu, to my, drodzy państwo, jak jedna kobieta, jak jeden mąż, my wszyscy... Ale nie ma kobiet i mężczyzn. Nie ma, nie ma. Możemy wybrać się. Ja jeszcze jestem w starym myśleniu. Kilka dni temu przedstawiciel polskiego rządu podpisał konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja Rady Europy, nie mylić z dokumentami Unii Europejskiej. Rady Europy, również Turcja podpisała ten dokument. Tam jest między innymi pod pozorem, czy jakby pod płaszczykiem
słusznych albo z no, pięknych celów, prawda, żeby nie, żeby kobiety nie były bite przez swoich partnerów, bo współmarzonych to jest już jakieś określenie też anachroniczne, przemyca się kwestię, nową definicję płci, tak, że płeć jest elementem pewnej funkcji społecznej, tak, ma pewną, jest pewnej umowy społecznej, ma tak zwane społeczną, społeczne określenie płci. Czyli to, o czym ksiądz profesor mówił, i to, co nam, z czego my się śmiejemy tutaj jako program Nowej Lewicy, który dla nas uważamy, że jest absurdalny, szkodliwy i groźny, materializuje się, znaczy ucieleśnia się w formie dokumentów państwowych, których Polska jest sygnatariuszami. Czyli mamy oto to przesunięcie o kolejny segment tej naszej rzeczywistości. Czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to niesie skutki ze sobą? Ja uważam, drodzy Państwo, że naprawdę niewielu jest i Polaków, i Europejczyków, którzy tak do końca wiedzą, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Ale ktoś wymyślił, że, ten, że do tego dokumentu międzynarodowego zostanie wprowadzone to pojęcie. Znaczy ktoś zadbał o to, żeby to tam zostało napisane. Ktoś, tak jak ci nasi od afery Rywina ustawiali to lub czasopisma, że tam będzie w tej ustawie, tak? To jest, ktoś te lub czasopisma tak, tam wstawił, tą społeczną funkcję płci, społeczną rolę płci. Drodzy Państwo, proces jest bardzo prosty, jeśli chodzi o zrozumienie go od strony mechanizmu. Jeżeli dokonaliśmy zinstrumentalizowania człowieka jako człowieka, czyli jako osoby, że stał się przedmiotem do używania, zużywania, to wtedy płciowość nie może być pojęta personalnie, lecz instrumentalnie. I o to właśnie w tym dokumencie chodzi. A jeśli chodzi o słowa, drodzy Państwo, jeżeli tak staramy się w świetle tej naszej rozmowy, bardzo jestem wdzięczny, że pan redaktor... Dostaliśmy drink. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Więc, drodzy Państwo... Bez prądu. Tak staramy się właśnie zrozumieć istotę tej ideologii. I rzeczywiście, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, proszę mi uwierzyć, że ja w żadne słowo, które otrzymuję jako dokument, na przykład, to niezależnie już z jakiej instytucji dzisiaj, to właściwie muszę wyznać szczerze, ja nic z tym jednym słowem zrobić nie mogę. Jeżeli ja wiem, jak zdeformowano rozumienie rzeczywistości, to cóż nam po tych słowach? Parole, parole, parole. To są jak łuski bez prochów. Tego, tam nic, drodzy Państwo, nie ma poza zewnętrzną szatą. No, drodzy Państwo, taki przykład. W Szwajcarii, koniec lat 90. Otrzymałem jeden artykuł, niedługi, o problematyce przerywania ciąży. I ten szwajcarski redaktor pisze, ależ, drodzy Państwo, my musimy wreszcie odrzucić taką nomenklaturę jak zabójstwo nienarodzonego, to już nie mówiąc, ale przerywanie ciąży, nie, to jest na nasze czasy, dla naszej wysoko rozwiniętej cywilizacji, nie, o przerywaniu ciąży nie mówmy. Tylko mówmy na przykład o tym, że kobieta ma prawo do samookreślania się. Nie mówmy w ogóle już o dziecku. Czyli proszę zobaczyć, na przykładzie mowy na temat człowieka możemy odczytać znaczenie. Jakież jeszcze znaczenie ma, drodzy Państwo, język? Jeżeli postawi się na opcję negacji jako negacji, to by cudowna bytowość języka jako tego literackiego lustra, w którym odbija się rzeczywistość, jako rzeczywistości, która istnieje w słowie, cudnym słowie, logosie, czyli w logosie, czyli logos, który stoi który jest praracją każdego bytu, ostatniego ziarnka piasku,
łącznie. Drodzy Państwo, Logos jest stwórcą tej bytowości i dlatego też nasz duch, jako też Logos, wyraża się w Logosie, Słowie, adekwatnie i to nazywamy najkrócej prawdą i komunikujemy się, rozumiemy i wspaniale to wszystko funkcjonuje. Ale drodzy Państwo, weźmy Derrida. Trzeba wreszcie wyzwolić ludzkość od logofobii. To znaczy, ludzkość, która twierdzi, czy wierzy, czy ma jakieś przekonania, że praracją rzeczywistości jest logos, transcendentny, boski. Przecież to jest prymitywizm. I Derrida mówi, a to oznacza, że musimy zakwestionować logocentryzm w rozumieniu kosmosu. A jeżeli zakwestionujemy logocentryzm w rozumieniu rzeczywistości kosmosu, to musimy, drodzy Państwo, zakwestionować logocentryzm na płaszczyźnie języka. I to w każdej formie, i zewnętrznego, w sensie materialnym, czyli słów, i w sensie znaczeniowym, co my nazywamy właśnie tą piękną semantyką języka, chcąc uwypuklić jego... Znaczy, stara lewica już eksperymentowała w tym, prawda? Tak, znaczy, ale... Ministerstwo Sprawiedliwości było instytucją, która siała bezprawie i terror. Ministerstwo Gospodarki zajmowało się rabunkiem, rozwałką ekonomiczną i tak dalej, i tak dalej. No to Ministerstwo Edukacji zajmowało się nieuctwem, wtłaczaniem dzieciom kłamstwa do głowy, przynajmniej na poziomie historii czy pojmowania natury ludzkiej. Czyli tam już to odbieranie słowom znaczenia było. Drogi panie redaktorze, ale oni byli... Na początku tej drogi. Neomarksiści mówią najwyżej w połowie drogi. Dlaczego? Bo drodzy państwo, proszę zobaczyć, gdzie w starej lewicy pozostał logos? W tym sprzężeniu dialektycznym, na przykład przyczyny i skutku. Nie można mówić bez logosu ani o przyczynie, ani o skutku. Tak samo, jeżeli mówimy, że materia jest na przykład absolutna, to kiedy powiemy za Marksem, że materia jest absolutna? Wtedy, kiedy przypiszemy materii jakąś tą wartość logiczną. Ale ta logika, wiemy, że była ukonstytuowana przez antylogikę, ale mimo wszystko stary logos, zresztą, drodzy Państwo, co tu dużo mówić, w koncepcji państwa, drogi panie redaktorze, przecież dla Karola Marksa logos wcielony to nie jest ten w żłóbeczku w Betlejem, tylko ten demokratyczny. Państwo posiadające ustrój demokratyczny to jest logos wcielony. I nowa lewica mówi, nie, no taki prymitywizm tego Marksa, tego Lenina. Nie, oni pozostali niewolnikami starego logosu. A co w to miejsce? Antylogos. I tutaj dekonstrukcja znaczenia słów w ogóle, tak? Zostaje tylko władza interpretacji. Nie tylko. Bo drodzy Państwo, proszę zobaczyć. I to jest klasycznie widoczne w strukturze ideologicznej nowej lewicy, a mianowicie, że jednak wobec kogoś człowiek jako człowiek musi się zobowiązać. I proszę zobaczyć, że Karl Marx to świetnie sformułował. Moja dusza, która kiedyś należała do Boga, została strącona do piekła. Czyli, drodzy Państwo, człowiek nie może się odciąć od praracji bytu, także w sensie moralnym. Tylko zobowiązuje się w tym, w jakimś tam duchu odpowiedzialności takiej czy innej, czy odpowiedzialności, czy nieodpowiedzialności, jak my to nazwiemy. Ale, drodzy Państwo, takiego zobowiązania wobec antylogosu jako antylogosu, czyli zła per excellence, złego ducha, jakie mamy w nowej lewicy, jeszcze nigdy w dziejach nie mieliśmy. To jeszcze dwa słowa na temat gender ideologii. To jest, drodzy Państwo, prosta konsekwencja z tego wyizolowania z rzeczywistości człowieka płciowości, ale płciowości w tym sensie takim
po prostu zinstrumentalizowania płciowości, oderwania jej od człowieka, od ludzkiej substancjalności, od osoby, czyli od podporządkowania płciowości duszy człowieka, rozumowi człowieka, kulturze w ogóle, obyczajom. Przecież jakie to piękne obyczaje są, jaka to piękna kultura ciała jest wytworzona na przestrzeni wieków przez chrześcijaństwo. A dlaczego przez chrześcijaństwo? Bo chrześcijaństwo, drodzy Państwo, najgłębiej pojęło wartość bytu ciała. Że ono jest nie tak, jak Grecy mówili, tylko częściowo powołane do bytu po to, żeby zniknąć, lecz chrześcijaństwo pokazało, że ciało, tak jak i duch, zostało powołane do wieczności. Więc my budujemy każdym gestem, drodzy Państwo, wyciągniętej ręki, tej podanej szklanki, to już Pani Tereska, Panie Janku, ma wieczne królestwo zapewnione. Podała nam dłoń szklankę wody. Więc, drodzy Państwo, samarytański gest. Dosłownie, ale to wszystko jest zakodowany logos w takie gesty. Więc jaka to jest wielka sprawa, że nieuniwersalny duch, nieskończony duch, który jest także w nas, może się artykułować w najdrobniejszych gestach. I możemy komuś powiedzieć, że go miłujemy, albo że go nienawidzimy. Więc, drodzy Państwo, i proszę zobaczyć, ta gender ideology to jest nic innego, jak tylko jedna folia tej ideologii neomarxistowskiej, ale jedna z najdelikatniejszych folii, bo oni wiedzą, że właśnie tak, jak można manipulować człowiekiem najskuteczniej poprzez zniewolenie seksualne, tak samo jeśli tę gender ideology wprowadzimy we wszystkie sfery kultury globu całego, całej ludzkości, to wtedy po prostu najkrótszą drogą będziemy demolować bogactwo człowieka i ludzkości jako społeczności. Dlatego też ta gender ideology to jest nic innego jak wcześniejsza teza z lat 50. jeszcze o seksualizacji wszystkich sfer ludzkiej kultury. A ponieważ jednoczymy się dzisiaj politycznie czy na inne sposoby naukowo, globalnie, w związku z tym dzisiaj transportowanie ideologii jest błyskawiczne. No mamy środki komunikacji, mamy bardzo szybki przepływ informacji, wiadomości, obrazu, dźwięku, stąd ta rzecz się absolutnie globalizuje. Natomiast gdzie jest jeszcze w tym wszystkim zdrowy rozsądek, jakiś instynkt samozachowawczy? Właśnie. I to, drodzy Państwo, jest świetna uwaga pana redaktora Janka. Mianowicie, że tak jak duch czasu transportuje genialnymi środkami komunikacji kłamstwo, ale to kłamstwo naprawdę najwyższego kalibru, brzydotę wszelkiego rodzaju, zafałszowanie rzeczywistości, zdeformowaną wizję rzeczywistości i demoluje nam wszystkie obszary wielkiej kultury, tak musimy, drodzy Państwo, globalizować prawdę, globalizować dobro, globalizować piękno, globalizować miłość, globalizować sprawiedliwość, prawo. I wszystko to osadzić na chrześcijańskiej miłości i Boga, i bliźniego. Spotkania i możliwość wypowiedzenia się publicznie jest okazją do takich wygłoszenia koreferatu, nie zawsze związanego z tematyką spotkania albo ten. To zróbmy tak, ze względu na szacunek dla naszego gościa, starajmy się, aby nasze wypowiedzi miały jednak formę pytań i żeby dotyczyły dzisiejszego tematu. Proszę bardzo, czy są pytania naszego gościa? Kiedy podpisywamy ciążę? Kiedy? Tu jest Teresa, jest z prawej strony ksiądz przy filarze, bardzo proszę. Kiedy podpisywamy ciążę? Kiedy pisywanie książek? Niebawem. Ja nocuję w Warszawie, także nie mam problemu.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Chciałbym wrócić do tego określenia nadużycia. Nadużycie jest tam, gdzie jest ono moralne. Więc ksiądz profesor, używając słowa nadużycie, mówi jako ten, który interpretuje, czy to jest słowo, pojęcie, które używa nowa lewica w stosunku do aktów seksualnych, w stosunku do w ogóle nadużycia. Więc z której strony ksiądz używa tego słowa, bo to trzeba bardzo jasno to określić. Tak, to jest niejasne. Już to jest jedno pytanie, a drugie pytanie to przyczynek duszpasterz. I proszę teraz dać wskazówki duszpasterskie, jak na to wszystko my mamy zareagować, jak my mamy prowadzić w tej chwili duszpasterstwo, bo mamy wielką lukę w tym wszystkim. My w ogóle to, co, o czym słyszymy, prawda, co zresztą jest mi dobrze bardzo znane z różnych tak samo źródeł, widzę w nas, w Kościele, wśród księży, zupełny brak reakcji na to, co się dzieje na świecie. Dlatego proszę bardzo o te dwa wyjaśnienia. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, w terminologii, w całej terminologii Nowej Lewicy nie ma takiego pojęcia jak nadużycie. Dlaczego? Bo to pojęcie może się tylko wtedy pojawić, kiedy jest logos, który jest racją prawa i ostateczną racją moralności. Natomiast tam takiego logosu nie ma. W związku z tym, jeżeli to używałem tylko w tym sensie takim raczej aforystycznym, żeby pokazać absurdalność w ogóle tego systemu. A jeśli chodzi o to, dlaczego tak trudno jest polskiemu kapłanowi na przykład zrozumieć te procesy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Proszę mi wierzyć, że bardzo dobrze rozumiem polskiego kapłana, bo nim jestem i naprawdę nigdy z Polską, choć tyle lat byłem poza nią, ale to tym bardziej jeszcze wyostrzyło się we mnie to takie obiektywne widzenie Polski i Polaków, także i duchowieństwa. I muszę Państwu przyznać, że polski kapłan jest w straszliwie trudnej sytuacji. Po pierwsze, on właściwie nigdy się nie dowiedział, czym jest prawdziwy Marks, Engels, Lenin. Przecież mnóstwo rzeczy, które nawet były drukowane tutaj, one nie zawierały tych kluczowych... Że ten Szaf mówił, że nie wydrukowali mu w Polsce tego, tak? I skarżył się. Dokładnie, proszę pan. Na tym materiale państwo pamiętacie. Szaf się skarży redaktorowi, że jego myśli w Polsce są niedrukowalne, tak? Że jakiś tam jest w wydziale KC i propagandy olszowski, czy jakiś twardy beton, który nie chce mu tego drukować. Tak, właśnie. I tak samo było, drodzy państwo, z tekstami Marksa, Engelsa i Lenina. Przecież ani Rosjanie nie mogli się z nimi zapoznać, ani Niemcy, ani my Polacy, czy w ogóle wszystkie nasze kraje. Dlatego też właśnie te teksty poukrywane i w związku z tym polski kapłan, jeżeli on nie zrozumiał Marksa, Engelsa i Lenina, to jak on może zrozumieć tak skomplikowaną ideologię, którą tutaj dzięki tym bardzo konkretnym pytaniem, bardzo się cieszę, panie redaktorze, naprawdę. Mówię szczerze, bo ja tylko tak potrafię mówić. Może pan redaktor nie jest przyzwyczajony za bardzo do takich mów, ale ja tylko tak potrafię. Drodzy państwo, myślę, że udało nam się wydobyć tego wieczoru dzięki niezwykłej sztuce dziennikarskiej pana redaktora i ja starałem się szybko wchodzić w te zagadnienia. Więc, drodzy państwo, po pierwsze, zapoznać ideologię. Jeżeli mnie mówiono, proszę mi wierzyć, w latach 90., jak ja mówiłem, że jak się pytał jeden z moich profesorów, i to bardzo słynnych, i to logik, a więc człowiek, który ma matematyczną strukturę intelektu, i on się pyta, Tadeusz, nad czym pracujesz? A ja mówię, no chciałbym rozprawę porządną, habilitacyjną napisać na temat neomarksizmu. A on mówi, daj ty sobie spokój, stary, przecież to już... Historia, tego nie ma, to przeminęło. Ja w uzupełnieniu, odpowiadając jeszcze na z mojego doświadczenia, skromnego doświadczenia dzikierskiego, będąc tutaj skromnym jakby tutaj sługą tego dzisiejszego spotkania,
Mnie się wydaje, że jednym z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoją duszpasterze, katecheci, czy dziś ludzie kościoła, lub nauczyciele, ci, którzy mają doświadczenie z młodzieżą, czy do czynienia z młodzieżą, to jest to, że rozpoznając tą rzeczywistość, widzą ją jako rozproszoną mgławicę różnych zjawisk, tak? Tu mamy oto jakąś ofensywę środowisk homoseksualnych, prawda? Które dążą, żeby nie było dyskryminacji. Tam mamy jakiś zapis w dokumencie Rady Europy o tym, że płeć jest elementem jakiegoś społecznego rozstrzygnięcia, tak? Tam mamy wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który mówi, że Agata, 14-latka z Lublina, która nie mogła usunąć ciąży i miała z tym kłopoty, będzie dostawała odszkodowanie 15 czy tam 30 tysięcy euro za to, że tą aborcję zrobiła z opóźnieniem i nie mogła jej dokonać w Lublinie, tylko musiała jechać do Gdańska, gdzie pani minister Kopacz wskazała jej ten szpital, tak? Że te rozproszone elementy my traktujemy jako jakiś zestaw zjawisk i kłopotów, z którymi się borykamy. Tak. Natomiast to, co nam dzisiaj próbował przez godzinę opowiadać ksiądz profesor, mówi, że to jest program. To jest program, to jest bardzo konsekwentnie realizowany projekt, tak? I właśnie, drodzy Państwo, przepraszam, unicestwianie szafy. Unicestwianie. I unicestwianie podmiotów. Nie ma szafy, nie ma podmiotów, nie ma czego przesuwać. I właśnie, i chcąc dodać, że po pierwsze, musimy się zapoznać. Czyli i to uznać, że to jest program. Uznać, że to jest program. Drodzy Państwo, dać sobie spokój z inwestowaniem wielkich pokładów energii intelektualnej i duchowej z poszczególnymi przypadkami. Nie. Wtedy dopiero genialnie myślimy, jak rozumiemy mechanizmy. Dlatego jak się na Zachodzie przygotowuje strategię? Tam się przygotowuje mechanizmy. Pod strategią, drodzy Państwo, to jest ważne pojęcie. Pod strategią kryje się właśnie program, że to nic nie jest przypadkowego. Tak jak, drodzy Państwo, z pozycji Boga, wszystko jest genialny plan. Nawet dla tego spotkania. W woli Boga. Ale jak to odczytamy, to wtedy przeżywamy, myślę, że naprawdę piękne polskie intelektualne przeżycie dla nas wszystkich, pierwsze dla mnie. Ja jestem tak zaskoczony tym wszystkim, panie redaktorze, że nie wiem. I bardzo wszystkim Państwu na czele z panem redaktorem z głębi serca dziękuję. Przedstawiciel błogosławionego księdza Jerzego. I drodzy Państwo, chcąc dopowiedzieć jeszcze, jak działać, bo to jest pytanie, czyli pierwsze, poznać, ale drodzy Państwo, mechanizmy, strategię, czyli plan, a druga rzecz, w dalszym ciągu, jako kapłan polski bym mówił, z jednej strony bym powiedział drugiemu, że go rozumiem, że rozumiem jego plan, czy jego ten aspekt planu, bo przeciętnie, drodzy Państwo, ja to współczuję i panu premierowi, i prezydentowi, bo pewnie jako uzyskuje taki plan fiskalny do ręki, drodzy Państwo, to taki powiedzmy premier, przepraszam, jako filozof powiem, nie ma się zielonego pojęcia o tym, co się kryje za strategią takiego planu, kiedy chce się filozofię pieniądza mieć w paluszku i o niej decydować. Drodzy Państwo, można tylko naszym politykom na samym szczycie współczuć do głębi. Jeżeli nie znają tych strategii, to przepraszam, to nie ma się podstawowego, elementarnego pojęcia o tym, co poszczególne dokumenty, czy w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach ONZ-u, czy wszystkich instytucji światowych, co te dokumenty znaczą. Bo dopiero wtedy, jak mamy dostęp do mechanizmów, które formułują te dokumenty, dopiero wtedy mogę dokument mieć w paluszku. Czy tak samo traktat, dopiero wtedy rozumieć traktat dla całego kontynentu, wtedy, kiedy rozumiem strategię
filozoficzną, która stoi u jego podstaw. I dlatego też, drodzy Państwo, na tym polega ten punkt. Dramat Polski to nie tylko polskiego kapłana. Polega, przepraszam, na tym. Po pierwsze, my nie rozumiemy zasadniczo. Zasadniczo. Mówię jako filozof. Z najbardziej zimną krwią, która chce bez reszty miłować naród. Jako naród i społeczeństwo, poza paroma ludźmi, którzy rzeczywiście wiedzą, taki pan Bauman doskonale wie, o co chodzi. Ale gro naszego narodu i społeczeństwa, nawet jeżeli są aktorami danej strategii, nie mają, drodzy Państwo, zasadniczego rozumienia takich interpretacji ducha czasu. I to jest dramat nie tylko polskiego kapłana i ja bym powiedział polskiego duchowieństwa szeroko pojętego, lecz to jest, drodzy Państwo, dramat wszystkich polskich sfer całej polskiej kultury i państwowości dzisiaj. I dlatego też co robić? Bardzo proste pytanie. Pierwsze, trzeba zapoznawać się z mechanizmami działania. Jak duch czasu dzisiaj myśli? Bo on, drodzy Państwo, zawsze myśli. A jak zawsze myśli, to my, jako posiadający rozum, każdy z nas, drodzy Państwo, przy elementarnym wprowadzeniu nas w arkana naukowego myślenia, każdy jest genialnym myślicielem. Każdy. I muszę Państwu powiedzieć, że czasami jak napotykam takiego prawdziwego chłopa polskiego, on mnie zdumiewa, jak on bystro analizuje rzeczywistość na swoje sposoby. Jest, kochani, jest taka książka, przepraszam, wyrwałem się do głosu. O, to ksiądz może... Jest taka książka Władimira Lisiczkina. W 60. numerze kwartalnika Fronta, bardzo gorąco polecam, w księgarni Ludzi Myślących, XXL to się nazywa chyba, można kupić jeszcze zdeaktualizowane egzemplarze. Ta książka ukazała się, ten kwartalnik ukazał się bodaj półtora roku temu. To jest numer 60, bardzo prosto zapamiętać, 60, Fronta. Otóż w 60. numerze Fronty jest unikatowy materiał. Unikalny dlaczego? Dlatego, że dostał się tam tylko dlatego, że Grzegorz Górny, ówczesny redaktor naczelny Fronty, pojechał do Rosji. I w którejś z księgarni napotkał na półeczce książkę, która nazywała się Zasady prowadzenia wojny psychologicznej. Autorstwa, praca zbiorowa socjologów i psychologów rosyjskich pod redakcją Władimira Lisiczkina. Władimir Lisiczkin. Otóż Władimir Lisiczkin w 2003 roku wydanej książce Zasady prowadzenia wojny psychologicznej opisuje w podręczniku adresowanym, tam jest napisane, że książka przeznaczona jest dla studentów wojskowości, dla akademii wojskowych, dla dziennikarzy zajmujących się wojskowością i dla psychologów i tak dalej. Tam jest opisane, jak prowadzi się wojnę psychologiczną. Wychodzą od tezy, że wojna ta strategiczna, taka militarna, biologiczna, fizyczna jest kosztowna, krwawa, dosyć kłopotliwa, prowadzi destrukcję, ruinuje gospodarkę i tak dalej. W związku z tym pewne cele można osiągać bardzo dobrze w inny sposób, mniej kosztowny. Co prawda skutki są trochę odłożone w czasie, ale są równie znakomicie do przeprowadzenia. No i rzeczywiście na kilku stronach Grzegorz Górny przetłumaczył fragment tej książki i tam jest niewielki fragment. Być może uda się kogoś namówić, żeby tą książkę sprowadzić, w ogóle wydać ją w Polsce, przetłumaczyć ją w Polsce. Ale tam jest napisany dokładnie mechanizm czy strategia działania wobec wrogiego terytorium, w którym właśnie prowadzi się taką głęboką operację poprzez wewnętrzną zasadę wirusa. Wirus upodabnia się do komórki, która jest zdrowa, ale jest zarażony toksynami, a później emituje te toksyny, zarażając pozostałe komórki wokół i dokonuje się destrukcja tego organizmu. I on mówi tak, Lisiczki, nigdy nie da się zrealizować takiej wojny z zewnątrz terytorium. Trzeba wprowadzić go do wewnątrz, do elit opiniotwórczych, do mediów, do środowisk naukowych i tak dalej. I mówi, że właśnie to, co w nawiązaniu do księdza profesora ostatniego zdania mówi, to właśnie inteligencja jest najbardziej podatna na tego rodzaju operacje.
Nie chłop, nie prosty rolnik, ojciec rodziny, człowiek ciężko pracujący, który nie ma czasu zawracania sobie głowy czytaniem, nie wiem, Newsweeka czy Gazety Wyborczej albo krytyki politycznej. Nie, on no, na zdrowe zasady jest, nie ma, płynie, nie płynie, świeci się, żarówka zgaśnie i tak dalej. Czy tam musi się zgadzać, 2 dodać 2 jest 4. Nie. Taki człowiek się na to nie nabierze. No, nabierze się inteligencja. Mówi to inteligencja jest, Lisiczki twierdzi, że inteligencja jest najbardziej podatną tą grupą, którą można najłatwiej manipulować, najlepiej ulega. Tam bardzo ciekawa na przykład historia jest, że jednym z elementów prowadzenia tej wojny jest wojna historyczna, która polega na tym, że właśnie należy naruszyć podstawowy fundament, który jest elementem spójnego widzenia społeczeństwa czy narodu, tak? To znaczy ten fundament historyczny, bez względu na to, czy dziś głosujemy na Platformę, na SLD, PSL czy PiS, w sumie jesteśmy dumni ze zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem, prawda? Albo przynajmniej widzimy, że Bitwa Warszawska była w porządku, tak? I jakiś tam element dumy ze zwycięstwa pod Grunwaldem mamy. Otóż ten stanowi to pewien nasz fundament naszej tożsamości. W związku z tym, co Lisiczki proponuje? Lisiczki proponuje zdekonstruowanie tego wspólnego fundamentu, jak i źródła dumy narodowej, jakim jest wspólne pojmowanie historii. Należy zrobić tak, że tych kanali, zdrajców i zbrodniarzy wyciągnąć na piedestał, bohaterów poniżej, zbłukać, odbrązowić i tak dalej. Tak? I to się dzieje. W związku z tym w ten sposób najłatwiej naruszyć ten element wspólnej dumy, wspólnego poczucia godności narodu, zdekonstruować tą siłę, jaką daje wspólnota, jako to lepiszcze takie społeczne. A rozczłonkowany naród, zdekonstruowany, rozparcelowany, o wiele łatwiej już jest nim manipulować i ten. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, historia jest tylko możliwa na gruncie zasady przyczynowości. Że każdy fakt historyczny ma swoją przyczynę, ma swoją istotę, ma swoją finalność. Miał swoich autorów i aktorów. Autorów, tak jest, oczywiście. A natomiast, jeżeli przekreśliliśmy zasadę przyczynowości, roztrzaskuje nam się historia. I my jej nie uchwycimy, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, będziemy mówić, że nie 100 godzin historii, tylko 200. Nie, drodzy Państwo. Przepraszam, jeszcze uzupełnienie. No bo przecież i Derrida, i Bauman mówią, że filozofia, że prawda ofiary jest inna niż prawda oprawcy, tak. Prawda? Oni nie mają wspólnej prędkości, nie nawiążą języka, bo każdy ma swoją rację. I miał rację ten amerykański lotnik, który zrzucał bomby na Drezno, i swoją prawdę, zupełnie inną, miał ten, który siedział w tej piwnicy, która płonącego domu, tak? W związku z tym, jak uzgodnić wspólną prawdę? Nie ma prawdy, nie ma wspólnego pojęcia rzeczywistości. Proszę bardzo, mamy pytanie tam z tyłu. Przepraszam, tylko dopowiem. Proszę przezacnego drugiego księdza i drodzy Państwo, głosić wiarę katolicką, czyli depozyt wiary i naukę Kościoła katolickiego każdemu, każdej, w każdym czasie, na każdym miejscu, bez żadnych skrótów, z największą radością i przekonaniem, bo drodzy Państwo, to co się zawiera w tym pojęciu prawda katolicka, to jest największy skarb, jaki duch ludzki na ziemi w ogóle może napotkać. Mamy pytanie, bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Jacek Krzysztek. Chciałem podać kilka ciekawych faktów, które jeżeli ale nie mówię, znany księdzu profesorowi... Tylko, przepraszam, prosiliśmy o pytania. Tak uprzedzałem, że ponieważ jest bardzo dużo chętnych do zadania pytań i do rozmowy z księdzem, prosimy o... Bardzo prosimy, żeby to była forma krótkiego pytania, a my też będziemy dyscyplinowani odpowiedzi. Mogę ulec to pytania, tylko proszę mnie krępować, bo pan jako prowadzący, no trochę tak w sali bym powiedział, no nie ale nie, przepraszam, ale jest nas wielu, w związku z tym bardzo prosimy o pytania do księdza profesora. Natomiast jeżeli pan na koreferat, to proszę przekazać się do profesorowi. Nie mam oczywiście. Zrobimy spotkanie podczas kiedy. Panie prowadzący, nie mam koreferatu i nie będę się upierał, natomiast proszę mi pozwolić zadać kilka krótkich pytań. Czy znane są takie fakty między innymi księdzu profesorowi, że oto partyjny wydawca Książka i Wiedza, bezpośrednio podległy KCPZPR, wydawał i Adorno, i Marcuse w 70-tych latach. Te nakłady były nikłe,
Ale to pokazuje, że w kraju, w którym inteligencja miała nie znać świętego Augustyna i świętego Tomasza, było miejsce dla Adorno i dla Marcuse i innych koryfeuszy maja 68 roku. Drugi fakt, bo mam wybierać wyłącznie w pytania. Otóż w 78 roku jestem świadkiem, jako licealista warszawski, wykładu w Klubie Inteligencji Katolickiej na Kopernika, gdzie Kazimierz Wójcicki, postać do dzisiaj aktywna i znana, wygłosił referat pod tytułem Myślenie społeczne nowej lewicy francuskiej. Jako młody, wtedy niewyróżniający się licealista, niewiele z tego zapamiętałem, ale myślę, że kojarzenie pewnych faktów i tego, jak ludzie późniejszej Unii Wolności oswajali także inteligencję, przypominam 78 rok, prawda? Z pomysłami, o których dzisiaj mówimy, jest warte przypomnienia. Trzeci fakt, którego również jestem uczestnikiem naocznym, to jest sesja marca 1981 roku, rocznica marca, pełna Auditorium Maximum, jak pamiętamy, szczyt Karnawału Solidarności i wystąpienie Kuronia, który, że pewno charakterystyczny sposób nawiązuje również do Convendita. Ktoś tam nieśmiało rzuca z sali, przecież to niemiecki Żyd. I co wtedy odpowiada Max z Żoliborza? My wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami. Na to jest oczywiście gigantyczny aplauz sali. Niestety wśród osób wtedy z tym aplauzem występującym jest również świętej pamięci Anna Walentynowicz. Takie są fakty. To pokazuje, jak również poprzez Solidarność byliśmy, że powiem, byliśmy szpikowani pewnymi treściami, dla których dzisiaj, powiedzmy, to, jak jeszcze raz przypomnę, z maja paryskiego, ani Boga, ani państwa, ani rodziny, mamy tego różnego rodzaju przykłady, no chociażby poprzez tą iluzję czy utopię, jaką jest Unia Europejska, gdzie właśnie dla tych trzech wartości nie ma po prostu miejsca. No nie wiem, na ile mi się udało to ugrać w pytania, ale to chciałem mniej więcej powiedzieć. Od razu przepraszam na emocje, proszę nie czuć się w opresji. Bardzo ciekawe wystąpienie. Rozumiem, że to jest w uzupełnieniu tego, o czym mówiliśmy. I groziło to referatu. I bardzo dziękuję i tylko dopowiem dwie rzeczy. Po pierwsze, właśnie zauważacie Państwo, że dlaczego były publikowane pozycje neomarksistów w komunistycznym PRL-u? Dlatego, że pomiędzy nową lewicą a starą lewicą istnieje pokrewieństwo. A druga rzecz, to, drodzy Państwo, że rzeczywiście mamy do czynienia z kontynuacją dramatu, czy to jest pan Kuroń, czy cały szereg procesów, które niestety doprowadziły do osłabienia polskiej Solidarności. I dzięki Bogu, że jeszcze są ludzie, którzy reprezentują prawdziwą Solidarność i trwajcie w tym wszystkim, ale chcę Państwu powiedzieć, że to jest ten przykład konkretny tego dramatu ogólnopolskiego, polegającego na tym, że, drodzy Państwo, jeżeli uwzględnimy ostatnich 5 wieków, to można liczyć prawie że na palcach katedry filozofii, gdzie się rzetelnie uprawiało filozofię. Bo przecież zaborcy, inni, przecież ciągle nam kasowano na przykład filozofię. Przecież Władysław Tatarkiewicz, drodzy Państwo, początek lat 30. pisze: zasadnicza różnica pomiędzy starożytnością, średniowieczem, a wiekami nowożytnymi polega na tym, że starożytność i średniowiecze były metafizycznymi epokami i Władysław Tatarkiewicz wiedział, co mówi. Natomiast nowożytność jest epoką antymetafizyczną. I ponazywał te kierunki łącznie z pozytywizmem, które są antymetafizyczne. I drodzy Państwo, i co się stało z tym losem filozoficznym Władysława Tatarkiewicza? Przecież on sam pisze, że został tylko historykiem filozofii, ponieważ systematycznie Władysławowi Tatarkiewiczowi nie wolno było uprawiać filozofii, co jest właściwie dla filozofa dopiero pasją, tak jak rozumiemy, drodzy Państwo, że tylko systematykę. Co nam z wyliczenia różnych kierunków filozoficznych, co może student na studiach nawet filozoficznych naszego polskiego uniwersytetu począć, jeżeli mu się wyszczeka naprawdę, nawet genialnie, ze wszystkimi szczegółami istotę poszczególnych kierunków, które są pełne sprzeczności.
Czyż takiego Arystotelesa, czy Platona zestawić z Hegelem, czy z Marksem? Co młody człowiek może z takim dynamitem intelektualnym począć? Jeżeli nie mamy elit, które są przez wieki kształcone systematycznie, regularnie, fundamentalnie, na wielkich ideałach, gdzie się systematycznie rozumie rzeczywistość. Nie tak, że gdzieś punkt się rozumie, że tam jest jakieś ziarenko kurzu czy coś takiego, no a nie rozumie się całej przestrzeni, że z jaką przestrzenią mam do czynienia, z jaką bytowością. Przecież, drodzy Państwo, mówię szczerze, że takich naprawdę filozoficznych debat ja już tyle uniwersytetów polskich w ciągu ostatnich 10 lat zjeździłem. I ludzie się dziwią na uniwersytetach, co ten Tadeusz nam przywozi. Jak on debatuje? Przecież to jest u nas wszystko obce. Ja nie mogę powiedzieć tego, co myślę, bo co powie mój kolega? A co powie jeszcze tamten kolega po fachu na innym uniwersytecie, że ja mam takie poglądy? Drodzy Państwo, jeżeli my na początku XXI wieku mamy taką sytuację intelektualną, że właściwie takich debat, panie redaktorze, proszę mi wierzyć, ale trzeba szukać ze świecą w ręku w ciągu dnia miejsca na uniwersytetach, gdzie można tak debatować, to możemy sobie uzmysłowić, w jakiej sytuacji, drodzy Państwo, tutaj wspomniana choćby pani Ania świętej pamięci Walentynowicz była. Czy cały świat robotniczy, czy chłopski, jeżeli inteligencja polska jest tak manipulowana od wieków. Jedna z adwokatów, jeśli chodzi o obronę Anny Walentynowicz, pan wspomniał o tym, że Solidarność miała w tym taki nierówny udział. Ja jednak przypomnę, że Solidarność to również strajki, konfesjonały w stoczni, krzyże na hucie, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Małkowski i wielu, wielu, wielu innych. A tenże Kuroń, przez pana wymieniony, stał na bramie Uniwersytetu Warszawskiego i nie wpuścił Tatarkiewicza i Kotarbińskiego na Henkiewicza na zajęcia wraz z bojówką innych ZTP-owców, jak były te zajścia na uniwersytecie. Także też pokazuje, jak dalece on odbiegał od tego, czym naprawdę, na jakich fundamentach budowana była ta większość solidarnościowych struktur. Bardzo prosimy. Gdzie jest mikrofon? U Teresa, ktoś pilnuje sytuację. Ojcze profesorze, ja chciałem zadać jedno krótkie pytania, które oczywiście według tego, co tu usłyszałem, to na pewno są pytania prymitywne. Mianowicie pierwsze, wiemy mniej więcej, bo tak jak tu profesor Adam Szaf powiedział, żeśmy przeżyli na swojej skórze socjalizm, wiemy co i jak niosło z sobą cała ta stara lewica. Znaliśmy jej plany, obojętnie czy te plany były rzeczywiście te, które nam podawano, czy one były rzeczywiste, czy one były nierzeczywiste, a rzeczywiste były ukryte, to chciałem się zapytać, czy odnośnie tej nowej lewicy, czy jest możliwe, ojcze profesorze, w kilku, że tak powiem, zdaniach powiedzieć, bo ja rozumiem, że to jest działanie celowe, świadome. Jakie są cele? Cel główny i cele. Po prostu, bo ja rozumiem, że tutaj mówiliśmy bardzo dużo o, powiedzmy, mechanizmach, środkach, ale jakie cele? Gdzie to wszystko prowadzi? Bo o coś chodzi. O coś istotnego i głównego. Dziękuję uprzejmie. Już mówię. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dlaczego przejrzysty był stary marksizm, stary leninizm? Bo wisiał jeszcze na tym, co logiczne. Wisiał, nie przemycał. Jednak nie mógł się zdystansować całkowicie. Natomiast dlaczego trudny do przejrzenia jest
nowy marksizm, nowy leninizm, nowa lewica. Dlatego, że tam wszystko jest nieobliczalne. Walka z ciemnym. Wszystko. Dlaczego, drodzy Państwo? I jakie są cele? Bo z tego, jaki jest system, czy przez co uprzyczynowiony, czyli jeżeli system wyłania się z nicości, to jedyną finalnością takiego systemu jest nicość, nihilizm, czyli negacja wszystkiego. I jak z tym walczyć? To przepraszam, ja zadam to pytanie jeszcze prosi. Kto za tym stoi, co się za tym kryje? Ostatecznie, drogi panie redaktorze, już mówił. Ostatecznym architektem tej strategii jest zły duch. Jest zły duch. Drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, Hegel w fenomenologii ducha daje pierwszeństwo szatanowi przed Jezusem z Nazaretu. Marx przecież poszedł w kierunku złego ducha. I tak się potoczyła cała dialektyka komunistyczna. Drodzy Państwo, powiem najkrócej, jak tylko jako filozof potrafię. Takiej apoteozy szatana myśl filozoficzna dotychczasowych dziejów nie zna, jakiej dokonuje nowa lewica na naszych oczach. A na czym polega istota satanizmu? Na unicestwianiu wszelkiej bytowości. To jest istotą szatana. Zanegować, zniszczyć, unicestwić, uśmiercić byt. I teraz, drodzy Państwo, każdy pyta, no ale jak przeciwdziałać? Bardzo prosto, drodzy Państwo. Tu, gdzie jestem, spotykam takiego pana redaktora, tak dla takiego bytu. Kogokolwiek bym nie spotkał, czy małżeństwo, czy rodzina, czy dziecko, czy dziewczynka, czy chłopiec, czy nauka, czy wiara, czy teraz, czy kino. Adam Szaf jako człowiek też tak. Bezwzględne tak. Czy pan Adam Michnik, którego nadmienialiśmy, jako człowiek bezwzględnie tak. Ale jego poglądy możemy i mamy prawo poddawać obiektywnej, zgodnej z kanonami prawdy krytyce. I to jest krytyka uzasadniona, do której jesteśmy nie tylko mamy prawo jako ludzie rozumu, lecz mamy obowiązek, jeżeli widzimy, że dana myśl ma fundamentalne czy akcydentalne deficyty. W związku z tym, drodzy Państwo, uczymy się, pracujemy. Uczymy się bycia ludźmi afirmacji. A co to znaczy afirmować byt z pozycji chrześcijańskiej? Miłować. I byt, i jego stwórcę. I lepszych narzędzi, drodzy Państwo, ani tego wieczoru, ani myślę w następnych dziesiątkach lat, że mam nadzieję jeszcze parę lat pożyć, nie wiem, ale chyba lepszej rady Państwu dać nie mogę. Miłować rzeczywistość i jego prawdziwego, boskiego stwórcę. Drodzy Państwo, to wtedy to jest oszałamiające dla każdej ideologii. Ale nie ma nic bardziej skutecznego. Ja mam kilka uwagi z filozofii do konkretu. Bardzo dziękuję za ten wykład, który wprowadza nas... Ale pytanie miało być. Dobrze, krótka uwaga. Samo sedno procesu unicestwienia, w którym uczestniczymy i z którym sami sobie poradzić nie możemy. Proces ten trwa, kolejne szczepy są zaszczepiane na pniu naszej rzeczywistości i wydają niestety tragiczne owoce. Program właśnie ten unicestwienia jest realizowany przez polskie media. Jest realizowany, przykładem tutaj jest program pierwszy Polskiego Radia. Jakie było moje zdumienie, kiedy w połowie grudnia w programie pierwszym Polskiego Radia usłyszałam audycję prowadzoną przez czołowych ideologów rozwiązłości, panią Ewę Wanat i chyba pan Detko się nazywa, ten drugi pan.
gdzie przekonywano słuchaczy, że prostytucja stanowi rozwiązanie czy też złagodzenie napięć społecznych. Także taka trucizna, taki właśnie unicestwiająca ideologia jest sączona, to jest straszne, ja byłam przerażona, jest sączona w młody umysł, w związku z tym nie pytanie, tylko twierdzę, że bardzo dziękuję i trzeba dać szeroki intelektualny odpór tym tendencjom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Pani. Drodzy Państwo, króciutka znowu uwaga. I jak nie znamy pism Karola Marksa. Przecież co pisze Karol Marks na temat kobiety? Że trzeba ją z prostytucji z jednym mężczyzną w sakramentalnym związku wyprowadzić i wprowadzić, cytuję, w prostytucję z całym społeczeństwem. Czyli widzicie Państwo, z jakim mamy tutaj procesem do czynienia i ci ludzie są ofiarami, nie daj Boże, żeby apostołami, żeby świadomie to robili, bo trudno sobie to wyobrazić, mając rozum, żeby głosić takie tezy na wskroś marksistowskie. Bardzo proszę, gdzie mikrofon jest? Ja mam takie krótkie pytanie, bo ojciec powiedział na temat strategii, która się kryje we wszelkich traktatach. I oczywiście wiem, że to jest diabelska strategia, ale czy ojciec nie mógłby w takich prostych słowach duchownego powiedzieć, kto się kryje za tą strategią? Kto tam siedzi? No dobrze, ale ja bym tak chciał usłyszeć na głos, a nie tam owijane w bawełnę cały czas. No drodzy Państwo, to jest tak, jeśli chodzi o tych strategów, ideologów, to są te nazwiska, które już tego wieczoru padły. Natomiast w sferze polityki, prawa, to są tylko te kwestie konkretyzowane. Dlatego, że drodzy Państwo, ani w polityce, nigdy tak w dziejach nie było, całe dzieje polityki to są dzieje realizacji programów filozoficznych, czy ideologii określonych filozoficznie. Całe dzieje, drodzy Państwo, nawet ekonomii światowej. To jakie to są dzieje? Przecież August von Hayek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, lata 70. Co on mówi? Że co rządzi ekonomią? Niech sobie ekonomiści, tak mówi laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, niech sobie ekonomiści nawet przez moment nie pomyślą, że oni określają strategie ekonomiczne gospodarek narodowych czy światowych. Tylko to są programy filozoficzne. Drodzy Państwo, dlaczego tak, proszę mi wierzyć, żaden Niemiec by mnie tak nie zapytał, nie? A natomiast każdy Polak prawie może tak zapytać jak Pan. Dlaczego? Dlatego, że w Niemczech tak się myśli systemowo i tam się wie, że filozof określa system. A jakie jest zadanie polityka? Zadaniem polityka jest nie tylko skonkretyzować ten system filozoficzny polityczny. A jakie jest zadanie ekonomisty? Ekonomista ma przełożyć na język i struktury ekonomii to, co pomyślał filozof. Dlatego, drodzy Państwo, tutaj ponownie powracam. Jakie są ważne wymiary uniwersalnego kształcenia i formowania rozumu ludzkiego, postaw ludzkich? Te są decydujące. Rozstrzygnięcia fundamentalne, drodzy Państwo, dokonywane są w dziedzinie filozofii, od której nas, Polaków, przez wieki odcina się. A dlaczego? Po to, żeby nami manipulować. I na przykład, żeby nam wmówić, że sfery polityczne określają swoje strategie. Nic z tego. Polityka jest konkretyzacją określonych systemów takich całościowych. A całościowe systemy wizji świata, kosmosu, ekonomii, polityki rozstrzygane są na płaszczyźnie filozofii. Proszę księdza profesora, chciałem zapytać,
czy można prosić, czy jest możliwe, przewidzenie, czy jakieś takie proste pokazanie na obrazku, jak wyglądałoby życie jakiegoś zwykłego człowieka, gdyby ta permanentna rewolucja osiągnęła poziom satysfakcjonujący tych, co to planują, jakieś swoje apogeum. Czy jest to możliwe do przewidzenia? Jest. Tak? Jest, drodzy Państwo, mamy tego przykłady. A mianowicie tacy jak Benjamin przynależał do tej struktury Nowej Lewicy. Popełnił samobójstwo. I cały szereg innych. Czyli po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś się opowie za taką ideologią, to nie ma innego celu jak śmierć. I dlatego też, jeżeli opowiada się człowiek za życiem, to właściwie to tutaj ma taką pomoc w nauce i myśli katolickiej, szeroko pojętej. Drodzy Państwo, my mamy takie rezerwuary nieodkrytych, niepoznanych, nieprzeżytych, niedoświadczonych, nie wprowadzonych, nieurzeczywistnionych treści, że to jest coś oszałamiającego. Największy kapitał w Polsce dla wszystkich Polaków, także dla tych niewierzących, tkwi w chrześcijaństwie. W naturze ludzkiej oczywiście i w chrześcijaństwie interpretacji katolickiej. I więc, drodzy Państwo, nad tym powinniśmy jako Polacy, wydaje mi się, systematycznie pracować i przemyśleć sobie. Nie szukać żadnych innych strategii, tylko właśnie do tego sięgnąć, bo chcę Państwu powiedzieć też odpowiedzialnie, że najskuteczniejsze systemy w ekonomii światowej, w polityce światowej zostały oparte na pryncypiach nauki katolickiej, czyli na Ewangelii i na jej konkretyzacji właśnie w poszczególnych sferach ludzkiej kultury. Ale niestety mamy bardzo mało polityków. Bardzo mało polityków, także w naszej katolickiej Polsce, którzy są o tym przekonani, że po pierwsze to jest prawdą, że takie zasady, tu była wspomniana zasada solidarności. Drodzy Państwo, żeby nie wiem, jacy ideolodzy nadużywali zasady solidarności, nie zbudujemy wielkiego państwa polskiego, Rzeczypospolitej, bez zasady solidarności. Ale oczywiście pojętej na sposób solidarności. A do tego potrzebujemy właśnie to, o co pan redaktor Janek się upomniał, mianowicie katolicki obraz człowieka jako osoby, jako mężczyzny, kobiety, małżonki, małżonka, matki, ojca i oczywiście człowieka twórczego, człowieka rozumu, człowieka o szerokich horyzontach. Taki obraz człowieka możemy mieć tylko w katolicyzmie. Żadna inna religia świata nam czasami jakiś cień tej wizji człowieka prezentuje, ale tylko cień, a najczęściej niestety zdeformowane wizje człowieka, jak na przykład protestantyzm. Jakie pojęcie człowieka nam proponuje? Panie redaktorze, Martin Luther pisze w swoim najważniejszym dziele o zniewolonej woli, kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Jego rozum jest całkowicie skorumpowany. I tutaj, ponieważ użyto tego pojęcia, to proszę mi pozwolić użyć. Luther nazywa rozum człowieka, ponieważ tam jest ratio z języka łacińskiego, czyli femininum. Dlatego Luther nazywa ratio humana prostytutką. Wolność ludzką? Nie mamy wolności. Czyli kim jesteśmy? Przepraszam, czym jesteśmy? Jucznym zwierzęciem, na którym
Jeżeli ujeżdża go Bóg, to jest dobry. Ale jeżeli ujeżdża to juczne zwierzę, diabeł, to jest zły. No ale kim jest diabeł? On jest drugą stroną Boga. I widzicie Państwo, co na takiej koncepcji Boga, drogi panie redaktorze, można zbudować? Kogo z ludzi rozumnych można do takiego protestanckiego światopoglądu chrześcijańskiego przekonać? Przecież pan redaktor, żeby całe życie poświęcił, ani jednego człowieka nie przekona do takiego tyrana. Bo tak pisze o Bogu Ojcu Martin Luther. I teraz, żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi, jesteś pociągowym zwierzęciem, przecież to każdy człowiek powie, to słuchaj, idź skąd przyszedłeś. Bo ja z tobą, z taką wizją mojego człowieczeństwa nie chcę mieć, ale to nic wspólnego i dzięki Bogu, że tak myślimy. Dlatego też, drodzy Państwo, myślę, że o to by chodziło. O naprawdę mądrą konkretyzację katolicyzmu w całej polskiej kulturze. Bo przyjrzyjmy się Polsce, tak troszeczkę z zewnątrz. Mnie może jest łatwiej, bo te 14 lat niebytności tutaj, to jest może mi pozwala na taki być może właściwy dystans. Ale drodzy Państwo, jaka wielka jest nasza kultura. I muszę Państwu powiedzieć, że nawet jak pokazuję to skromniutkie roztocze, moją małą, malutką ojczyznę, skromniutką w porównaniu do takiej Warszawy czy takiego Krakowa, ale chcę Państwu powiedzieć, że i pracownicy Parlamentu Europejskiego, miałem takich gości i innych z różnych krajów Europy i Ameryki. I chcę Państwu powiedzieć, że widziałem łzy na twarzach moich gości, zacnych, i to byli intelektualiści czy ludzie administracji, ale mieli łzy w oczach, jak oni zobaczyli jedyną renesansową starówkę powyżej Alp szwajcarsko-austriacko-francuskich. Jak oni zobaczyli kościoły piękne, zabytkowe, byli zdumieni. A oni pokazują przewodniki w języku francuskim czy angielskim, pokazują chłopinę polskiego, który jedzie w czapce, w kaszkiecie, na wozie ciągnięty przez konia. Takie drukuje się przewodniki na świecie o Polsce, o kulturze ponad tysiącletniej. Dlatego jeżeli przyjrzymy się Polsce, to drodzy Państwo, to zobaczmy, jak katolicyzm, jaką potęgą uczynił Polskę. Że to, co największe w Polsce, to katolicyzm. I trwajmy, drodzy Państwo, naprawdę, nie bójmy się. Tutaj apeluję do wszystkich, i ludzi nauki, i polityki, i gospodarki. Drodzy Państwo, nie zbuduje się wielkiej ekonomii poza pryncypiami społeczno-ekonomicznymi katolickiej nauki społecznej. Dlatego, że ani Żydzi w Izraelu, ani Żydzi na zachodzie Europy czy świata, oni nawet, najlepsi ci ekonomiści, tak jak ten Friedrich August von Hayek powiedział, jak nie będziemy budować na katolickich pryncypiach, to my ekonomii godnej człowieka kompletnie nie zbudujemy. To jeżeli ci żydowscy myśliciele, którzy czasami nawet nie wierzyli w Boga, ale odkryli w katolicyzmie takie pokłady, takie struktury ekonomiczne, to drodzy Państwo, to my, katolicy Polacy, przecież jeżeli będziemy budować na katolickiej myśli społecznej, to zbudujemy ekonomię naprawdę godną nie tylko nas, Polaków jako ludzi, ale w ogóle będziemy mieć rozwiązania świetne. Przecież te młodziutkie umysły. Drodzy Państwo, jak ja boleję nad tym, jaką my mamy utalentowaną młodzież polską i która musi zaraz po ukończeniu studiów emigrować i zmywać naczynia. Drodzy Państwo, przecież to jest rozpacz. Gdyby człowiek nie miał nadziei boskiej, to by, panie redaktorze, naprawdę usiąść, zapłakać się na śmierć. Jeżeli człowiek by tego doświadczył.
Przed chwilą usłyszeliśmy z ust księdza ważne stwierdzenie, że oferta filozofii nowej lewicy to jest tak naprawdę śmierć. To jest kresem tej drogi. Jest oczywiste, że system totalnej negacji nie może nikomu obiecać niczego dobrego. Czy ksiądz rozważał, w jaki sposób ten system pozyskuje sobie ludzi? I czy może się ksiądz profesor z nami tym podzielić? Drodzy Państwo, nie wyobrażamy sobie, że czegoś takiego, i to widać najbardziej na przykładzie narodu niemieckiego. Co by nie mówić, drodzy Państwo, o tym narodzie. Przecież wydał jakich kompozytorów, jakich genialnych uczonych w dziedzinie nauk przyrodniczych, jakich genialnych, tego Rentgena choćby, nie? Rentgena. I wielu innych pobożnych chrześcijan. I teraz, drodzy Państwo, Niemcy, 14 lat tam byłem, mógłbym, drodzy Państwo, liczyć na palcach jednej ręki, a obracałem się tylko w elitach niemieckich, oczywiście mając kontakty i z chłopami niemieckimi, robotnikami, bo mnie człowiek interesuje i z każdym środowiskiem społecznym wszedłem w kontakt w różnych miejscach i w różnych kontekstach, ale szczególnie obracałem się pośród elit ze względu na pracę na uczelni zachodnio-niemieckiej. Drodzy Państwo, prowadziliśmy naprawdę debaty przy posiłkach, w sali wykładowej, noce, czasami nie przez pan. Nie było jednego dnia, żeby któryś z intelektualistów niemieckich nie postawił następującego pytania. Jak to jest możliwe, że my, naród poetów, kompozytorów, muzyków, ludzi nauki, że Hitler ze swoją ideologią tak sponiewierał na wieki godność naszego narodu. Nie ma, drodzy Państwo, dnia. I chcę Państwu powiedzieć tak, że Niemcy wiedzą, że ze mną na przykład Niemiec rozmawia szczerze. Dlatego, że ja przestudiowałem ich najważniejszych myślicieli. I dlatego nikt przede mną nie grał Niemca. Tylko po prostu jest Niemcem z krwi i kości. Czyli mówi prosto z mostu. Tak jak to mówimy, panie redaktorze, no po prostu rąbię, bo tam nie ma czegoś takiego, że w rozmowie, w debacie Niemiec może coś ukryć. Nie. On wyciąga swoje najmocniejsze argumenty. I ja muszę się też z pozycji najmocniejszej ustawić, bo w pierwszych zdaniach jestem znokautowany przez naród, który ma od setek lat filozofów, który Tomasza Zakwinu wykształcił. Przecież to niemiecki uczony, Albert Wielki, wykształcił jednego z największych myślicieli wszechczasów, którym jest święty Tomasz Zakwinu. Człowiek, mąż i święty Kościoła i niezwykły umysł, którego nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek w dziejach nauki prześcignie ze swoją syntezą tego wszystkiego, co filozoficzne, co naukowe, co teologiczne. I drodzy Państwo, to wszystko dokonywało się w Niemczech. Przecież Tomasz Zakwinu pochodzący pielgrzymował do Kolonii. Dlaczego? Bo wiedział Tomasz Zakwinu już w średniowieczu, że w Niemczech się filozofuje. W Italii można sztukę uprawiać, malarstwo, podziwiać krajobrazy, komponować, ale nie uprawiać filozofii. Tam trzeba właśnie, bo Niemcy mają ten charyzmat. I drodzy Państwo, i ci uczeni niemieccy codziennie pytali. My, naród poetów, muzyków, kompozytorów, uczonych, filozofów i przedstawicieli wszystkich nauk. Główne nagrody Nobla przecież, drodzy Państwo, przez cały szereg lat to wędrowały prosto do Niemiec. I teraz, drodzy Państwo, co się dzieje? I w nawiązaniu do pańskiego pytania, bardzo cennego. Zło czy ideologia, one na początku rozsiewają piękny czar. Tak jak to jest, drodzy Państwo, z pokusą. Przecież co powiedział w prapokusie upadły anioł naszym prarodzicom rajskim?
nie powiedział im, że staniecie się szatańskimi. Będziecie bogami. Jakby bogami. Czyli co obiecuje zło w pierwszym etapie? Absolutyzację. Absolutyzację. Czyli zło nie pracuje jakąś kategorią potrzebną, że powiedzmy, powiemy panu redaktorowi, o panie redaktorze, podarujemy ci Porsche czy BMW i tak dalej. Nie. Tylko, drodzy państwo, co obiecuje szatan? Będziesz Bogiem. Czyli on wyciąga taką po prostu propozycję, która jest maksymalistyczna. Czyli najpierw zło obiecuje, będziesz mieć absolutny sukces. Będziesz absolutem. Ale, drodzy państwo, wystarczy tylko uczynić jeden krok. To znaczy w tym sensie, że wiecie państwo, co mówi nauka katolicka? Że zły duch nie może zniewolić naszego ducha. Do jednego momentu, kiedy mój podmiot nie powie mu: rób z moim rozumem i z moją wolnością, co chcesz. W tym momencie, kiedy duch zostanie zniewolony, to wtedy, drodzy państwo, szatan poniewiera człowiekiem bezlitośnie. Co więcej, drodzy państwo, musimy sobie uświadomić, że na tym polega ta strategia kłamstwa, o której mówiliśmy. Że zakłamanie polega na tym, że szatan chciałby mieć bytowość Boga. Przecież dlatego stał się szatanem, że chciał mieć bytowość Boga. Ale że ponieważ to jest dla żadnej istoty stworzonej niemożliwe do osiągnięcia, dlatego stał się szatanem. I dlatego też jakie strategie działają, że, drodzy państwo, nie zniewoli się Polski, jeśli się jej powie: my ciebie poniżymy. Który z Polaków by poszedł, drogi panie redaktorze, za taką strategią? Nikt by nie poszedł. Nawet pan Adam Michnik by powiedział: precz, idź skąd wyszedłeś. Drodzy państwo, a co? Jakie jest działanie szatana? Obiecuje maksymalistyczny sukces. Obiecuje Polskę wszystkich marzeń, ideałów, spełnienia absolutystycznego. Będziesz absolutną. Ale jak tylko uwierzy. A może to jest tak, że on obiecuje człowiekowi, że już nie będzie ci potrzebna Polska, bo to jest ograniczenie. Będziesz tak wspaniały, będziesz takim Bogiem, że po jaką cholerę jakieś więzy narodowe, społeczne, jakaś historia, jakaś kultura, po co ci to? Będziesz ponad to. Właśnie o to chodzi. To, co pan redaktor nadmienia. Bo kim jest absolut? Absolutnie spełniony, czyli nie potrzebujący żadnej relacji narodowej, małżeńskiej, rodzinnej, czy intelektualnej, czy moralnej, czy ekonomicznej, czy politycznej. Przecież absolut niczego tego nie potrzebuje. I w związku z tym, ale tak jak jeszcze właśnie obiecywano w starej lewicy, w starej lewicy było jeszcze to łudzenie, że jest absolut, że to jest absolutne. I dlatego stara lewica w dykcji nowej lewicy pomyliła się. Ona się zdemaskowała, bo ona powiedziała ludziom, że staniecie się bogami, a przecież szatan przegrał dlatego, że to powiedział. A, i później go rozszyfrowano. Więc co trzeba zrobić? Nie, Polakom trzeba obiecać raj, czyli, a co się dzieje w raju? Właśnie wtedy jest... 300 miliardów dostaniemy. Pełne urzeczywistnienie. W ogóle, drodzy państwo, nie potrzebujemy finansów w raju. Niczego. Wszystko jest doskonale uregulowane. I dlatego proszę się nie martwić, że chce się nam zabrać złotą walutę, bo jeżeli my jesteśmy na drodze do raju, to my waluty niedługo w ogóle nie będziemy potrzebowali. Na razie pokrywamy się z cudami kolejnymi. Właśnie na tym to polega, że właśnie zobaczcie państwo, że de facto Polska jest na prostej drodze
drodzy Państwo, do absolutyzacji. Tego, co już się dokonało w Polsce, to chcę Państwu powiedzieć, że żaden z zaborców tak nie ograbił Polski, jak dokonano tego w ostatnich 20 latach. Ja chciałam króciutkie pytanie dotyczące biografii naukowej księdza profesora. Pan redaktor pewnie będzie zadowolony, bo to pytanie będzie. Lustracja. Pan ksiądz profesor powiedział, że inspiracją do księdza tych zainteresowań takich właśnie ideologią lewicy czy nowej, czy starodopoznawczych, mając służyć demaskowaniu tej ideologii, było świadectwo życia i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wiemy, prawda, ksiądz otrzymał formację polskiego kapłana przedtem. Czy ksiądz w swojej uprzedniej formacji miał jakieś ostrzeżenia? Może ksiądz pamięta, jak to było, zwerbalizowałby właśnie to, co ksiądz wcześniej, jakie ostrzeżenia otrzymał w swojej formacji kapłańskiej? Drodzy Państwo, ja w czasie seminarium w Lublinie, bo tam przebywałem w seminarium diecezjalnym, ówczesnej diecezji lubelskiej, i to, co mnie tam, jeśli chodzi o stronę intelektualną, pasjonowało, to była filozofia. To mnie od początku pasjonowało. I ponieważ pochodzę z rodziny antykomunistycznej, dlatego też właśnie prowadziliśmy w domu i z ojcem, i z moim wujaszkiem, ale to w pierwszych latach, jeszcze w dzieciństwie, to były prowadzone, ja się przysłuchiwałem, jak przezwyciężyć komunę. I to takie były, w takim duchu wyrastałem. I oczywiście, że człowiek się zastanawiał, co zrobić, no to trzeba iść do duszpasterstwa, bo to mnie pasjonowało, trzeba tam działać. Ale wtedy, kiedy umierał ksiądz Jerzy, to ja sobie pomyślałem tak, masz talent, bo to czuło się. Ja chłonąłem, drodzy Państwo, treści filozoficzne, jak się wysysa mleko z piersi matki, to tak ja od pierwszych tych spotkań z filozofią, ja to tak jakby był mój świat. Mój świat. I tak sobie pomyślałem, że księże Jerzy, no ciebie zabili komuniści. Ideologia zabiła, to przede wszystkim ideologia, która ma oczywiście swoich aktorów, ale to jest ideologia, która działa u podstaw. I wtedy rodzi się coś takiego, że człowiek staje przed sobą i czuje, że ma narzędzie. Bo rzeczywiście wysiedzieć przy tych filozoficznych dziełach, to wielu z Państwa zapewne z filozofią miało coś więcej lub mniej wspólnego. I wiecie Państwo, ile to na początku wymaga wysiłku. A to tylko dlatego, że mamy niestety przez ten dramat filozofii polskiej mamy bardzo mało ludzi, którzy są rasowymi filozofami, którzy myślą. Nasi polscy uczeni uciekają w historię, tak jak klasyczny przykład mamy u wybitnego, wielkiego Władysława Totorkiewicza. I pomimo tego, że on był historykiem, to pan redaktor nam opowiedział, a jeszcze pewnie wiele innych obrazków przeżył ten wielki Władysław Totorkiewicz w konfrontacji z komuną, że to nawet było niebezpieczne. Tak samo robiono w III Rzeszy, że rzeczywiście wielu wybitnych ludzi uciekało w historię prawa, żeby przypadkiem nie narazić się nazistom. I wykładali cudne rzeczy, pisali nawet, naziści pozwalali, więc tylko szukano sposobów, w jaki obejść ideologię, a jednocześnie pozostać etosowi swojej profesji, czy to naukowej, czy robotniczej, czy rzemieślniczej, wiernym. I proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście wtedy pomyślałem sobie tak, że nie, z ideologią trzeba rozprawić się teoretycznie. Bo ideologia, drodzy Państwo, to jest jakaś teoria. A dlaczego dla mnie wydało się, i to z natchnienia Bożego, że to jest możliwe, to zrealizowanie?
Dlatego, że, drodzy Państwo, prosty mechanizm stoi u podstaw. Jeżeli ktoś coś pomyślał i to sformułował, to trzeba tylko dotrzeć do tego kodu. To tak jak w muzyce, akordy, czy tonacje, nie? System tonalny tej prawdziwej wielkiej muzyki, to jest logos w muzyce. I wystarczy ten logos rozszyfrować i później z pomocą tonów, akordów i tak dalej można wielkie dzieła komponować. I tak samo jest, drodzy Państwo, w świecie filozofii. To jest bardzo prosty świat. To jest bardzo prosty świat, proszę mi wierzyć. Tylko, że trzeba odpowiedniego, rzetelnego warsztatu. Tak jak w gospodarstwie, w firmie, trzeba mieć realistyczne podejście do rzeczywistości, poznać zasady, kategorie i to wszystko, jak funkcjonuje cały system. I chcę Państwu naprawdę odpowiedzialnie powiedzieć. Naród uczynić myślącym na sposób profesjonalny można w błyskawicznym tempie. W przeciągu kilku lat edukacji narodowej można doprowadzić do genialnej znajomości wszystkich najważniejszych mechanizmów intelektualnych, które określają dzisiejszą geografię duchową świata. Ale po prostu do tego potrzeba odpowiedniej szkoły filozoficznej. Gdzie się, drodzy Państwo, myśli? Gdzie się nie powtarza, tylko myśli suwerennie. Bo my jesteśmy podmiotami rozumami. My nie mamy tylko pamięci, co jest bardzo cenne. I trzeba historię zachowywać. Ale, drodzy Państwo, ja uważam, że Polacy w pierwszym rzędzie powinni się upomnieć o swój rozum. O rozum. A tego rozumu we wszystkich działach polskiej kultury, proszę wybaczyć mi to zuchwalstwo tego wieczoru, ale ponieważ czuję się jak w rodzinie i w ogóle tylko tak mogę mówić, tego rozumu, drodzy Państwo, w naszej dzisiejszej Polsce jest jak na lekarstwo. A dlaczego? Ponieważ przez wieki nasz rozum polski, ponieważ on został ochrzczony, jest systematycznie negowany, niszczony, kasowany. Trzeba obronić rozum. Jeżeli chcemy obronić polskość, to nie obronimy jej ciałem. Nawet gdybyśmy ciało wystawili na spalenie, to zaborcy współcześni, którzy nam wchodzą do domu poprzez ekran telewizora czy radio, przecież to są tacy agresorzy, że wypisz wymalej, większych nie ma. A z pomocą techniki medialnej, przecież genialnej, wchodzą nam nie tylko do naszych serc, dusz, naszych domów. Dlatego, drodzy Państwo, jak odnowić Polskę? Upomnieć się w pokorze, ale i z żelazną konsekwencją o swój ochrzczony po katolicku rozum. Upomnieć się o swoją ochrzczoną polską pamięć w całej pokorze, żeby w niej zachować to, co było wielkie we wszystkich pokoleniach naszego polskiego narodu, ale żeby w pokorze przyznać się to, co było małe. Żeby myśleć realistycznie o własnej historii, o własnym narodzie, o własnych dziejach, począwszy od samego siebie. I, drodzy Państwo, też, żeby duchowość Polski odzyskać, trzeba nam odzyskać, drodzy Państwo, i naprawdę w cudny sposób ukształtować naszą polską, ochrzczoną wolność. Nie wolność, tylko ochrzczoną wolność, która jest zobowiązana właśnie wobec tych największych ideałów. I wtedy, drodzy Państwo, rozpoczyna się niesamowita przygoda ochrzczonego intelektu z niezwykłą prawdą, boską, najwyższą i każdą kosmiczną, ludzką, jak my ją nazwiemy, drogi panie redaktorze.
I wtedy rozpoczyna się takie spojrzenie na historię, które jest realne, które niczego nie wybiera, ale nie pozwala, żeby poniewierać naszymi ideałami, bohaterami, żołnierzami, którzy kapłanami, którzy aż do przelewu krwi, jak ten błogosławiony ksiądz Jerzy, po prostu opowiedzieli się za człowiekiem, za narodem, za Bogiem i Kościołem i za polskością. I wtedy, drodzy Państwo, nie ma problemu. I muszę Wam powiedzieć, nie wiem, ja jestem jeszcze w przedszkolu takiej drogi, ale w konfrontacji z zachodnim światem przeżyłem na tej drodze rzeczy zdumiewające. Nawrócenia naprawdę znaczących bluźnierców Boga, którzy byli sparaliżowani taką polskością, która się nie boi prawdzie w oczy spojrzeć, która czuje się wolną, która czuje się partnerem Niemca, każdego, i która mu mówi, ty w niczym nie przebijasz godności człowieka, Polaka. W niczym. Taką samą godność masz ty i ja. Więc to, kto zna niemiecką kulturę, to może sobie wyobrazić, gdzie Polak do dzisiaj należy do najgorszych kategorii, jakie w ogóle istnieją. Do najgorszych. W przeciętnej mentalności Niemca. A Polak, jak mu powie coś takiego, to jest tak, jakby sparaliżował Niemca. I powiedział, i wtedy można nazwać wszystkie zbrodnie Niemców po imieniu. Wtedy dopiero, ale w pokorze. I drodzy Państwo, i budujmy naprawdę piękny świat. Ja, drogi Panie Redaktorze, proszę wybaczyć, tyle nagrzeszyłem tego wieczoru. A Panie Redaktorze, mój Boże, nie wypowiadać o tym. A wtedy się idzie czas. Ja słucham zauroczony i nie wiedziałam, że to była przemowa męża stanu. Oprócz filozofii jeszcze apologetyka była chyba studiowana, tak? Wielki dzień. Kochani, ja nie wiem, czy ja będę wyrazicielem chyba nas wszystkich. Dwa ostatnie pytania i zacznijmy podpisywać książki, bo nas ksiądz proboszcz stąd wygoni, bo światło gaszą. Właśnie, ja sobie tak pomyślałem. Jeżeli są jeszcze, to dwa ostatnie pytania, krótkie, bardzo proszę. Szczęść Boże, Marcin Kamiński. Może księdza, zanim zadam pytanie, najpierw przypomnę dramatyczne zdarzenie sprzed kilku lat. Nie, ale to miało być pytanie, bo... Proszę księdza, to pytanie od razu zaznaczam, że mocne. Czy ksiądz nie myśli czasem, że ci ludzie owładnięci tym libertynizmem, promujący tą rewolucję seksualną w Europie i na świecie, powinni zrobić swoje, żeby upaść na dno po prostu, żeby zrozumieli, dokąd idą. Czy mamy szansę, żeby ich z tej drogi zawrócić? Mamy. I powiem Państwu dlaczego. I mamy fundamentalne szanse. A mianowicie zacznę od tego, jak Sokrates został zapytany przez Kaliasa, czy zło potrafi zniszczyć człowieka istotowo? W duszy. I Sokrates dał na to pytanie Kaliasa negatywną odpowiedź. A dlaczego? I dlaczego to się tak świetnie wiąże z Pańskim pytaniem? Drodzy Państwo, ideologia może być najsilniejsza, ale ona nie złamie, nie potrafi złamać ani jednego człowieka. Ona jest słaba. Ona jest strasznie słaba. Nawet żeby dysponowała przepotężnymi mediami, to zauważcie Państwo, na takim jednym panu redaktorze Janku załamuje się cała ogólnoświatowa strategia. Błagam! Nie to osobiście nie działa. Ale powiem Państwu dlaczego. Nie dlatego, że pan Janek jest wspaniały, bo żeby nie wpadł w pychę do tego wieczoru, bo jest wspaniały, ale nie dlatego, że aż tak wspaniały. Ale panie Janku, powiem tak, że w ogóle człowiek jako człowiek jest taki wielki i prawda jest taką wielką, że jeden człowiek, który powie prawda istnieje, czyli jestem, który jestem,
że prawda najwyższa istnieje, drodzy Państwo. Cała strategia żydańska się załamuje. I wszystkie ideologie razem wzięte, zsumowane się załamują. I drodzy Państwo, to w czym my jako Polacy mamy wielką misję. Ratować każdego. A ponieważ nie zawsze każdego się da, więc ratować tego, kogo można ratować. Ale jedno powinno być w nas wszystkich, absolutnie. A już w katoliku, Polaku, absolutnie. Próbować ratować każdego bez żadnego wyjątku. I proszę mi wierzyć, że chociaż tutaj padały nazwiska, wymienialiśmy z panem redaktorem niektórych panów, którzy myślą inaczej. Ale proszę mi wierzyć, ja i zapewne pan redaktor, tylko mówiliśmy o poglądach tych ludzi, których z wiadomych racji, ze względu na prawdę, zobowiązanie wobec prawdy, dobra czy piękna, nie możemy podzielić. Co nie oznacza, że w jakikolwiek sposób chcieliśmy zranić pierwotną, wrodzoną, przez Boga podarowaną godność, czy pana Adama Michnika, czy pana Kuronia, czy pana Baumana, czy tych autorów Nowej Lewicy, którym ja się przez już jednak dziesiątki lat zajmuję systematycznie. Proszę mnie wierzyć, jadę, gdzie widzę, że jest jego grób, jadę, żeby się modlić. I tylko tak możemy być wiarygodni, że każdy człowiek pochodzi od Boga, że z tej prawdy nam zejść nie wolno. Każdy Polak, który tutaj jest, czy on jest zobowiązany wobec Boga, Kościoła, prawdy czy dobra, czy on jest, nawet sprzedał się jakiejś ideologii, to ufajmy, że dopóki żyje na ziemi, można go z tej ideologii wydobyć. I ja zaświadczam, drodzy Państwo, że rzeczywiście w tym świecie niełatwym, gdzie żyłem, ale za to doświadczenie szalenie dziękuję, które ukazało mi najpierw w całych realiach moją bytowość, jakim człowiek jest, gdzie jest święty, a gdzie grzeszny. To wszystko trzeba szczerze wyznać. I przed nikim nie chciałbym moich słabości ukrywać i podkreślić, że tylko jestem człowiekiem. Ale drodzy Państwo, jakim cudnym jest każdy człowiek. Każdy człowiek. I jeżeli przyprowadzicie pewnego wieczoru pana Adama Michnika tutaj, będziemy go szanować jak brata, ale z jego ideologii nie zostawimy suchej nitki. Wójcie Stek, panie profesorze, ja może zacznę od szczegółowego pytania. Panie księże profesorze, przepraszam. Pierwsze pytanie dotyczy... Dobrze. Popędu, o którym mówiliśmy w myśli Freud, prawda? Popędu seksualnego. Mianowicie no, biologowie, zresztą nie tylko psychologowie, dzisiaj uważają, że popęd seksualny jest drugim popędem człowieka co do siły, która jest w człowieku. Pierwszym tym popędem jest chęć, pragnienie przekazywania potomstwu czy następnemu pokoleniu swojej wiedzy, swojej świadomości. I stąd moje pytanie, jak sobie ideolodzy Nowej Lewicy radzą z tym problemem, skoro o wiele silniejszym jest chęć przekazywania rozumu od popędu płciowego? To jest jedno pytanie. Drodzy Państwo, więc jeśli chodzi o rozumienie płciowości z pozycji logosu, płciowość, tak jak pan nadmienił, ma swoją celowość, która nie może być oderwana od całej struktury bytowej człowieka, czyli od jego ciała i od jego ducha, bo płciowość, drodzy Państwo, nie tylko jest wymiaru cielesnego. W płciowości, tak jak i w całej strukturze, ponieważ jesteśmy jednością, istnieje zarówno wymiar duchowy, jak też i wymiar cielesny. I dlatego też to rozumienie takie integralne, na co Kościół dzisiaj kładzie nacisk, integralne także płciowości oznacza, że płciowość po pierwsze służy, i to jest najważniejsze,
przekazać miłość. Bo płciowość jest jedną ze sfer, którą my jako osoby także cielesne i duchowe transportujemy miłość. Bo miłość jest największym ideałem. I dlatego wszystko, co człowieka stanowi, znajduje ostateczną finalność w miłości. Stąd też według mnie, jeśli dobrze rozumiem naukę katolicką i interpretację naszego ciała, które jest po to, żeby być narzędziem miłości, to dlatego też płciowości nie możemy inaczej pojąć. Ona jest ze względu na miłość. Ale ponieważ miłość artykułuje się na różne sposoby, jednym i najważniejszym sposobem artykułowania się miłości jest dać życie. Dać życie. Podtrzymać życie. Ocalić życie. Uzdrowić życie. I w tych wszystkich procesach najważniejszych uczestniczy nasza płciowość. I na czym polega dramat psychoanalizy Freuda? Gdzie się pomylił Freud fundamentalnie? Dramat Freuda, drodzy Państwo, i wielu zwolenników psychoanalizy i tego trendu myślowego polega na tym, że wyizolowano płciowość z całego bytu cielesno-duchowego człowieka jako osoby. Wyizolowano. A więc zredukowano byt do płciowości. A przecież nie ma płciowości jako płciowość. Istnieje zawsze tylko płciowość, to na co pan redaktor Janek nam świetnie wskazywał. Zawsze istnieje tylko płciowość danej osoby. Albo mężczyzny, albo kobiety. I w związku z tym właśnie w tej izolacji, redukcjonizmie, a co to znaczy redukcjonizm? Ideologia. Czyli zdeformowana wizja rzeczywistości. I teraz ta ideologia, jak każda, może mieć albo bezpośrednią przyczynę w złym duchu, albo pośrednią, że człowiek w sposób nieświadomy i niewolny, ale partycypuje w strategii złego ducha. Bo, drodzy Państwo, największym ideologiem wszechczasów jest zły duch. Przecież on, drodzy Państwo, jest księciem tego świata. Czyli on ma wpływ na bieg dziejów świata, na kształt ludzkiej bytowości. I w związku z tym tutaj trudno określić, bo do tego jeszcze nie doszedłem, bo Freuda studiowałem, musiałem studiować. A to dlaczego? Bo jakbym, drodzy Państwo, zrozumiał nową lewicę, gdybym nie studiował, i to dalece systematycznie, dzieła Sigmunda Freuda czy Karola Gustawa Junga. A co tam się dzieje? Na przykład u Karola Gustawa Junga, powiem Państwu odpowiedzialnie. A mianowicie, bo Karol Gustaw Jung wyrósł, to jest syn pastora szwajcarskiego, niedaleko tego wodospadu w Schaffhausen. Właśnie on się tam urodził, tam jego ojciec był pastorem w tym kościółku protestanckim. I drodzy Państwo, i co pierwsze Karol Gustaw Jung? Po Heglu, po studiach fenomenologii ducha, pisze Karol Gustaw Jung: ten upadły anioł to jest anioł. I Karol Gustaw Jung przyznaje, to jest niby nazywa się psychologia głębi. Drodzy Państwo, co to jest za głębie? Jeżeli jej najcudowniejszym obiektem jest diabeł, ponieważ on jest ważniejszy, tak jak według Hegla, i to wszystko, co ciekawe, drogi panie redaktorze, to wszystko stoi w tych pismach. Ja się dziwię, że psychologowie, czy filozofowie czytają Hegla, czy psychologowie Karola Gustawa Junga, i dlaczego im nie zaświta, że jeżeli Jung diabłowi przyznaje pierwszeństwo bytowe przed Jezusem,
jako Synem Bożym i dlatego w miejsce Trinitet wchodzi Quaternitet, czyli w miejsce trzech osób boskich pojawiają się cztery osoby boskie. I to na sposób systematyczny. I jak to zrozumieliśmy, to psychologię głębi Junga, psychoanalizę Freuda, dialektykę Hegla, dialektykę Marksa Engelsa macie, drodzy Państwo, jak na dłoni. Rozumiem, że... To były już wszystkie pytania. Chciałam podziękować przede wszystkim Państwu za przybycie, ale najbardziej chciałam podziękować naszemu gościowi, księdzu profesorowi Tadeuszowi Buzowi, że był tak.